Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Czy zastanawialiście się, dlaczego japońska kultura jest tak odmienna od reszty świata? Nie ma na to jednej, prostej odpowiedzi. Na pewno Japonia była jednym z ostatnich krajów na świecie, które otworzyły się na Europejczyków. Po tym, jak zamknęli się na większość handlu zagranicznego na przełomie XVI i XVII wieku. Zamknięcie się na świat pozwoliło kulturze Japonii rozwijać się niezależnie od innych krajów. Kiedy zaś Japonia w końcu otworzyła się na świat pod koniec XIX wieku, przyniosło to pęd nowoczesności, ale przy tym bardzo unikalną ścieżkę rozwoju. Ścieżkę niepodobną do tej z innych krajów. Innym kluczowym powodem unikalności tej krainy jest fakt, że Japonia nigdy nie została skolonizowana przez mocarstwa zachodnie. To czyni ją jednym z zaledwie kilku krajów na świecie, które mogą poszczycić się nieprzerwaną historią niepodległości. Wreszcie, Japonia była i do pewnego stopnia nadal jest po prostu zwyczajnie niesamowicie odległa, historycznie i geograficznie. Zasadniczo leży na krańcu świata. Blisko Korei, Chin, Wietnamu czy Filipin, a prócz tego oblewa ją tylko woda. Wiele aspektów częstej i łatwej wymiany kulturowej, która miała miejsce w innych częściach świata, nie było dostępnych dla Japonii aż do nastania ery nowożytnej. To wszystko sprawia, że Japonia to bez cienia przesady unikalny kraj, również dzisiaj. Dam wam kilka przykładów na to, jak odrębna jest to część naszego świata. Chociażby w języku japońskim miesiące nie mają nazw. To tylko liczby. Nie ma stycznia czy lutego. Jest tylko pierwszy miesiąc, drugi miesiąc i tak dalej. Japonia to jedyny kraj, na czele którego wciąż do dziś stoi cesarz. Idąc do restauracji, zostawianie napiwku oznacza zdewaluowanie pracy kelnera. Jeżeli dajecie komukolwiek napiwek, to tym samym bardzo go tym urażacie. W Japonii na ulicach stoją wazy z darmowymi parasolami. Można je brać kiedykolwiek tylko pada deszcz. Wszechobecne automaty sprzedają nie tylko gorącą i zimną kawę w puszkach, ale też piwo czy papierosy. Wskaźnik alfabetyzacji wynosi tam prawie 100%, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Prawie 95% Japończyków ma dyplom ukończenia szkoły średniej, a japońscy studenci zajmują wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach. Ale również japońscy uczniowie codziennie sprzątają swoje szkoły i toalety przy aktywnym udziale nauczycieli. Wszyscy uważają, że taka służba czyni dobrego obywatela w przyszłości. Japończycy mają zresztą bardzo surową kulturę pracy. Potrafią pracować na przykład przez 18 godzin bez przerwy. W kraju kwitnącej wiśni nie istnieją żadne prawne limity dotyczące godzin pracy. Dlatego Japończycy regularnie przepracowują się. W przeprowadzonej w 2015 roku ankiecie 20% obywateli Japonii odpowiadało, że pracują prawie 50 godzin tygodniowo. 1/5 Japończyków wykonuje co najmniej 80 nadgodzin każdego miesiąca. Japonia to kraj fascynujących wynalazków. Japończycy znani są z tego, że wprowadzają innowacje, które pomagają światu. Byli wielkimi innowatorami jeszcze zanim Stany Zjednoczone zbudowały swoją Dolinę Krzemową. Niektóre z tych innowacji to telefon komórkowy, kalkulator kieszonkowy, odtwarzacz płyt CD, skaner kodów QR, maszyna do karaoke, baterie litowo-jonowe, humanoidalne roboty czy światła LED. Stolica, Tokio, to jeszcze inna historia. Może poszczycić się mianem najbardziej uczciwego miasta. W samym 2016 roku Tokijczycy zwrócili rekordową sumę prawie 32 milionów dolarów jako zagubioną gotówkę. 3/4 z tych pieniędzy zostało następnie zwrócone prawowitym właścicielom. Jeśli zatem zgubicie swój portfel, szanse na to, że zostanie on zwrócony ze wszystkimi pieniędzmi sięgają 90%. Japończycy wydają także resztę, co do jena. Jeśli wyjdziemy z restauracji nie czekając na resztę,
Może się zdarzyć, że pracownik lokalu będzie nas gonił z tą resztą po ulicy. Japonia to także państwo o najwyższym średnim wskaźniku długości życia. Wedle Światowej Organizacji Zdrowia w Japonii średnio żyje się 83 lata. W tym samym zestawieniu Polska ma współczynnik 77 lat, a Stany Zjednoczone 78. To pokazuje, jak bardzo rozwinięta jest Japonia. To wszystko to wierzchołek tej fascynującej góry lodowej, jaką jest kraj kwitnącej wiśni. Ale jest jedna rzecz, którą zostawiłem na koniec. Jedna rzecz, która zastanawia każdą osobę, która nawet i dziś odwiedza Japonię. Dlaczego jest tam tak mało śmietników na ulicach? Dlaczego prawie nie ma ich w metrze czy dworcach? To pytanie powszechnie, jak jeden mąż zadają turyści odwiedzający Japonię. To jedna z pierwszych rzeczy, jaką zauważają. I idąc dalej, jakim cudem tak duże miasto może pozostać czyste, bez wielu miejsc do wyrzucania swoich śmieci? Zasady i maniery związane z wyrzucaniem odpadków są w Japonii surowe i ściśle przestrzegane. Więc Japończycy zazwyczaj po prostu trzymają swoje śmieci przy sobie, dopóki nie znajdą miejsca, gdzie mogą je wyrzucić. Oczywiście, dla większości jest to bardzo niewygodne, aby nosić swoje odpady gdziekolwiek się udadzą. Nikt jednak nie zmienia tego stanu rzeczy, dostawiając śmietniki chociażby w miejscach publicznych. Każdy pokornie niesie swoje śmieci, aż znajdzie publiczny śmietnik. Skąd taki stan rzeczy? Niestety odpowiedź na to pytanie jest bardzo mroczna. 27 lat temu, 20 marca 1995 roku, podczas porannych godzin szczytu, kiedy to miliony osób dojeżdżających do pracy wchodziły w jasny, wiosenny poranek i zanurzały się w jeden z najbardziej ruchliwych systemów metra na świecie, 5 mężczyzn podrzuciło 11 worków z sarinem, silnie toksycznym związkiem chemicznym. Umieścili je w 5 oddzielnych wagonach tokijskiego metra. Następnie przebili plastikowe torby zaostrzonymi końcówkami parasolek i wyszli z metra. A śmiertelny płyn zaczął powoli wyciekać na podłogę i parować wewnątrz zatłoczonych składów. Zginęło 13 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Wielu z nich straciło wzrok lub zostało sparaliżowanych. Ale pośrednio ofiarą był każdy Japończyk. Tego dnia ich wiara w to, że ojczyzna to ostoja bezpieczeństwa, została po raz pierwszy od wieków zachwiana. Tego dnia Japonia została rzucona na kolana. Ludźmi, którzy spowodowali to spustoszenie, byli członkowie Om Shinrikyo, japońskiej quasi-buddyjskiej sekty kierowanej przez byłego akupunkturzystę Shoko Asahare. Ich cel był prosty i zarazem przerażający. Po latach przygotowań wywołać światową apokalipsę. Nie robili tego ze złych intencji jednak. W swoim wierzeniu mieli doprowadzić do globalnego oczyszczenia dusz, a tym samym zapewnić lepsze życie w kolejnym wcieleniu każdej swojej ofierze. Jakby tego było mało, Om Shinrikyo nie było małym kultem, o nie. Do czasu, gdy sekta przeprowadziła w 1995 roku ów atak gazem, rozrosła się już do ogromnych rozmiarów, a wszystko tuż pod okiem japońskiego rządu i w zgodzie z prawem stanowionym przezeń. W szczytowym momencie sekta liczyła ponad 50 tysięcy członków w wielu państwach, również poza Japonią. Była niezwykle bogata i zarządzała ogromną pulą funduszy ponad miliarda dolarów. Z uwagi zaś na japońskie, liberalne prawo dotyczące związków religijnych, cieszyła się bardzo hojnymi ulgami podatkowymi. Om Shinrikyo była niemalże korporacją. Miała strukturę zarządzania i globalną sieć co najmniej 37 podległych firm córek. Kiedy zaczniemy zaś wnikać w to, czym była ta sekta, włos się jeży na głowie. Om Shinrikyo, czyli najwyższa prawda, nabywała specjalistyczne wyposażenie laboratoryjne, a także lasery. Jej prawie niewidomy przywódca, Shoko Asahara, werbował fizyków, inżynierów i lekarzy do swojego kultu.
członkowie zażywali LSD i podłączali do swoich głów elektrody wywołujące wstrząsy podczas śpiewania mantr. Oddziały szturmowe Aum Shinrikyo uprowadzały i mordowały przeciwników oraz byłych członków. Nawiązując więzi z Jakuzą, czyli japońską mafią, i weteranami KGB, Aum Shinrikyo próbowało zdobyć rosyjską broń jądrową i poszukiwało uranu na australijskich odludziach. Te zbrojenia były im potrzebne, gdyż planowali atak militarny na japoński parlament, aby Shoko Asahara mógł zainstalować się jako głowa nowego japońskiego państwa religijnego. A wszystko to przy pełnym poparciu i oddaniu członków sekty. Wierzyli oni bowiem, że całe społeczeństwo Japonii jest wypełnione złą karmą. I to właśnie im powierzono misję oczyszczenia świata. Tę ideę konsekwentnie wiele lat zakorzeniał w nich lider sekty. Z tą ideą wielu z nich niemal 30 lat później żegnało się z życiem, gdy wykonywano na nich sądowe wyroki śmierci. Do tego momentu bowiem z ich poprzedniego życia i osobowości nie został już nawet cień. Stawali się akolitami Aum Shinrikyo, najwyższej prawdy. Jeśli Jim Jones wraz ze swoją świątynią ludu zrobili na was wrażenie, to zapnijcie pasy. Przed wami stoi nowa era terroryzmu high-tech. Era, która zaczęła się w 1995 roku. Era, w której żyjemy do dziś. Zaczynamy! Podcast historyczny to projekt, który tworzę sam jeden. Od pomysłu aż do realizacji. Wyłącznie z mojej pasji do historii. Zawsze powtarzam, że to nasze wspólne dzieło, bo rzeczywiście tak jest. Dzięki waszemu wsparciu mogę oddawać się temu, co kocham. Opowiadać o historiach, o których tak lubicie słuchać. Jeśli macie ochotę wesprzeć podcast i zostać jego patronami, będę za to ogromnie wdzięczny. Aby to zrobić, kliknijcie w link w opisie odcinka. Ja zaś szczególnie dziękuję z tego miejsca patronom, mecenasom. A są to Michał, Kamil, Agnieszka, Jakub, Grzegorz, Daniel, Wojciech, Kamila, Michał, Przemek, Patryk, Krzysztof, Tomasz, Artur, Adam, Marta i Konrad, Marek, Paweł, Lukas, Wiktor, Adrian, Dawid, Monika, Paweł, Karol, Ewa, Izabela, Wojciech, Nidal, Łukasz, Bartłomiej, Katarzyna i Mirosław. Ogromnie dziękuję za wasze znaczące wsparcie. Atak terrorystyczny to jeszcze coś, co w latach 90. XX wieku praktycznie nie występowało. Zamach zaś w wykonaniu grupy religijnej był już całkowitym szokiem dla świata. Dodatkowo tokijskie metro to nie był zwyczajny zamach w wykonaniu uzbrojonej chociażby w karabiny grupy. Oto po raz pierwszy w historii ludzkości broń, i to ta najgorsza, masowego rażenia, została użyta przez osoby cywilne, a nie żołnierzy. W dodatku stało się to w Japonii, znanej jako jeden z najbezpieczniejszych krajów. Ten atak był jednak zdecydowanie większym szokiem w samej Japonii. Społeczeństwo japońskie miało pełne zaufanie do swojego doskonale zorganizowanego systemu społecznego, systemu bez przyzwolenia na przemoc. Atak sarinem pokazał, że było to tylko złudzenie. Japończycy przestali czuć się bezpiecznie we własnym kraju. To jest to, co sprawia, że możemy mówić o, otwieram tutaj cudzysłów, skutecznym ataku terrorystycznym. Choć ginie 13 osób, to pośrednio uderzamy w całe społeczeństwo, które odtąd już nie może spać spokojnie. Wspomnienie tego jednego czynu zaczyna być częścią zbiorowej świadomości. Tak jak chociażby stało się w przypadku 11 września 2001 roku w Ameryce. Najbardziej zaskakującym zaś faktem dla Japończyków było to, że większość terrorystów była absolwentami znanych uniwersytetów Tokio, Waseda, Kyoto. Nie byli to niewykształceni nieszczęśnicy, szukający przynależności i czujący się pogardzani przez resztę społeczeństwa. Tak jak było to chociażby w przypadku Świątyni Ludu. W przypadku Aum Shinrikyo rdzeniem sekty byli wykwalifikowani specjaliści z dobrym wykształceniem, z ambicjami, pochodzący z ambitnych, pracowitych rodzin.
Fakt ten oznaczał w ogólnym rozrachunku, że mimo kariery, mimo możliwości materialnych, jakie dawało społeczeństwo japońskie, młodzi ludzie w pewnym momencie wybierali skrajnie antyspołeczne formy zachowania. Ten kwiat społeczeństwa w pewnym momencie otwarcie występował przeciwko własnemu krajowi. O ile sekty zazwyczaj werbują tych na pograniczu spektrum społeczeństwa, ludzi odtrąconych, w kłopotach, wyrzutków, pariasów, to Om Shinrikyo celowało w wyżyny społeczne. Z tego właśnie powodu psychologowie, socjologowie, historycy i dziennikarze do dziś badają fenomen Om Shinrikyo. Jak to się bowiem stało, że w kraju ludzi z tak surową kulturą pracy, zamiłowaniem do porządku, czystości i ładu, doszło do jednego z najgłośniejszych zamachów terrorystycznych? I co równie istotne, jak jednej osobie udało się namówić ludzi dostatnich, majętnych i inteligentnych do porzucenia swojego życia i wyruszenia na krucjatę przeciwko własnemu krajowi? Odpowiedzią jest, a jakże, historia. Zdradzę wam coś. Historia wielokrotnie pokazała mi, że każde wydarzenie należy analizować nie jako pewien niezależny, odrębny przypadek, ale w powiązaniu ze specyficznymi cechami kulturowymi danego regionu i czasu, w którym to zdarzenie miało miejsce. Zróbmy to zatem wspólnie. Jeśli przyjrzymy się sytuacji w Japonii w latach 80. XX wieku, kiedy to rodziło się Om Shinrikyo, to zauważymy, że tło społeczno-kulturowe tamtego czasu możemy zdecydowanie uznać za jeden z głównych czynników sprzyjających powstaniu fenomenu najwyższej prawdy. Przede wszystkim wpływ klęski Japonii w II wojnie światowej i następująca po niej okupacja Japonii przez żołnierzy amerykańskich. Zadano wówczas pierwszy cios. Kapitulację Japonii poprzedziło wystąpienie cesarza Hirohito w radiu. Wtedy to po raz pierwszy w historii Japonii najwyższy cesarz przyznał, że nie jest bogiem, czyli kami-sama, lecz jedynie zwykłym człowiekiem, śmiertelnikiem. Dla nas to może wydawać się prozaiczne, ale niektórzy historycy twierdzą, że dla zwykłych Japończyków miało to większy wpływ psychologiczny niż sama klęska w wojnie czy bombardowanie Hiroshimy i Nagasaki. Odtąd Japonia musiała budować nowe państwo pod nadzorem Stanów Zjednoczonych. Ale Japończycy, jak już wspomniałem, pracowitość i oddanie idei mają we krwi. Odtąd zatem dla powojennych pokoleń praca na rzecz odbudowy własnego kraju była najwyższą wartością i właściwie jedynym celem, dla którego potrzebne było 100% zaangażowanie całego narodu. Dostrzegacie pewien problem, prawda? Takie przesilenie ideologii odbudowy kraju musiało mieć swoje konsekwencje. I rzeczywiście, jeśli za mocno wychylicie wahadło w jedną stronę, możecie być pewni, że powędruje równie mocno w drugą. Kolejne japońskie pokolenie, urodzone w latach 60. XX wieku, było zatem znacznie mniej idealistyczne w swoich celach. Pieniądze nie były dla nich celem ostatecznym, a jedynie sposobem na zapewnienie utrzymania. Młodzi ludzie odtąd szukali duchowego oświecenia bardziej niż ekonomicznego dobrobytu. Niektórzy japońscy socjologowie wymyślili nowe określenie dla powojennego pokolenia. Nazywali je Shinjinrui, to znaczy nowe pokolenie. Shinjinrui mieli niewielkie albo nawet żadne doświadczenie z powojennymi traumami, tymi samymi, z którymi zetknęli się ich rodzice. Wręcz przeciwnie. Doświadczyli oni jedynie świadomości odbudowanej Japonii już jako bogatego kraju, kraju sukcesu i stolicy łatwego życia. Dla Shinjinrui, tego nowego pokolenia, ciężka praca, poświęcenie się dla firmy i kraju, poświęcanie teraźniejszości dla przyszłości, to były pojęcia obce. Podróżowali za granicę, poznawali inne style życia, zwłaszcza amerykański. Chcieli żyć na dobrym poziomie i chcieli przede wszystkim realizować się inaczej niż tak bardzo uczyli ich rodzice. Dobrze zatem, mamy pierwszy problem. Pokolenie, które chce być kompletnie inne od swoich rodziców,
które chce wreszcie spróbować w życiu czegoś innego niż nieustanna edukacja, praca i późna emerytura. Kolejna kwestia – religia. Pamiętajmy, że religia w Japonii odgrywa rolę inną niż ta w naszej europejskiej kulturze. Rodzima wiara starożytnych Japończyków nazywa się Shinto, co można tłumaczyć jako droga bogów i ma ogromny wpływ nawet na dzisiejszą, współczesną kulturę i tradycję Japonii. W VI wieku jednak do Japonii przyjęto buddyzm, a japońska religia skomplikowała się, stając się odtąd bardziej zbiorem praktyk i rytuałów niż wierzeń. To duża różnica, chociażby w stosunku do chrześcijaństwa. Przez wieki Japończycy byli zadowoleni z tego stanu rzeczy. Religia była dla nich raczej małym poradnikiem, czymś pobocznym w codziennym życiu. Nie mieli potrzeby duchowych funkcji religii, nie mieli potrzeby obrządków czy wiary w tym głębszym rozumieniu tego słowa. Ale w ciężkich i trudnych czasach powojennych doszło do sytuacji, którą niektórzy określają jako próżnię religijną. Wówczas ludzie potrzebowali głębokiej, soczystej religii, aby się zrekonstruować, aby nadać swojemu życiu jakiś prawdziwy sens. Niestety, ale nie mogli znaleźć tego w swojej dotychczasowej wierze. A na tę sytuację zareagowali inni Japończycy. Wytworzyła się bowiem swego rodzaju nisza. W efekcie sytuację religijną w Japonii w latach 80. można nazwać okultystycznym boomem, kiedy to ludzie szukali wyższego sensu, a jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się nowe religie, adresujące ową duchową niszę. Om Shinrikyo było początkowo taką mikrogrupką zrzeszającą pasjonatów jogi i zdrowego stylu życia. Nic nie wskazywało na to, że później stanie się organizacją terrorystyczną. Podsumujmy. Zniszczona powojenna Japonia, pokolenie, które chce oddzielić się od wszystkiego, co nauczyli ich rodzice, oraz nisza religijna. Brak realnej, duchowej oferty dla tych młodych Japończyków. Do tego dodajmy teraz zręczny marketing. Bez cienia wątpliwości. Powodem ogromnej popularności Om Shinrikyo, zwłaszcza wśród młodych Japończyków, było to, że założyciel sekty, Shoko Asahara, doskonale rozumiał, jak docierać do młodych Japończyków i wykorzystywał to w promocji swojej religii. Jego przekaz, jak również jego rzekome umiejętności lewitacji czy nadprzyrodzone zdolności, były przedstawiane nie w formie długich, tekstowych broszur czy nudnych wystąpień, których to przeciętny Japończyk miał na co dzień aż nadto. Były przedstawiane w formie lekkiej mangi i anime, uwielbianych przez wszystkich Japończyków i pochłanianych przez nich w każdej wolnej chwili. Owe produkcje, pokazujące Asaharę jako herosa, lewitującego hen wysoko nad Japonią, z troską spoglądającego na losy kraju, a następnie zstępującego do rzesz swoich ubranych na purpurowo, uśmiechniętych wyznawców, pozwalały ludziom szybko wychwycić główną ideę Om Shinrikyo. Życie w społeczeństwie jest nudne, puste i bezcelowe. Ale wstąpienie do Om pomaga w zawieraniu nowych znajomości, rozwijaniu swoich zdolności i osiąganiu duchowego oświecenia. Innymi słowy, dzięki Om Shinrikyo życie nagle stawało się sensowne, miało wreszcie jakiś większy cel. To była ogromna różnica w stosunku do typowego życia Japończyka. To było coś, za co w pewnym momencie wielu z nich chciało walczyć i umierać. Shoko Asahara był utalentowanym gawędziarzem i niesamowicie charyzmatyczną osobą. To sprawiało, że Om Shinrikyo nie było nudną, jedną wśród setek religią, ale atrakcyjnym zgromadzeniem, z jaskrawą identyfikacją wizualną i uśmiechniętym, wyrozumiałym liderem. Widać to dobrze chociażby w wywiadach w japońskiej telewizji jeszcze z początku lat 90. Asahara jest dobroduszny, przyjemny, niemalże hipnotyzujący. Prowadzący w studio sami są wyraźnie zauroczeni jego osobą. Moim zdaniem to właśnie Shoko Asahara jest głównym motorem antyspołecznej machiny zniszczenia, jaką stało się Om Shinrikyo.
Jest on także jednoznacznie odpowiedzialny za stworzenie całego, nazwijmy to, uniwersum tej sekty. Zbioru idei, które po zakorzenieniu w umyśle wyznawcy sprawiała, że nie chcieli oni już opuszczać zgromadzenia. Poznajmy zatem antybohatera dzisiejszego odcinka. Shoko Asahara to nie jest nawet jego prawdziwe imię i nazwisko. Shoko Asahara zresztą oznacza jasne światło. Sami zatem rozumiecie, że nawet imię to część dalszej kreacji. Urodził się on 2 marca 1955 roku jako Chizuo Matsumoto. Był 4. synem z 7 dzieci, 5 chłopców i 2 dziewczynek. Jego rodzina była bardzo biedna. Jedynym żywicielem był ojciec, który był wytwórcą tatami, czyli japońskich mat. Dodatkowo Chizuo od urodzenia chorował na jaskrę dziecięcą, przez co w młodym wieku stracił wzrok całkowicie w lewym oku i częściowo oślepł w prawym. Z tego powodu musiał kształcić się w lokalnych szkołach dla niewidomych. Opuścił dom w wieku 6 lat i od tego czasu, aż do ukończenia szkoły średniej, mieszkał w szkolnym internacie. Mimo że nie był całkowicie niewidomy, został przyjęty do szkoły dla niewidomych, gdyż zgodnie z prawem zezwalano na uczęszczanie do takich szkół dzieciom, które w przyszłości mogły stracić wzrok. Tak się jednak w jego przypadku nie stało. A to, wbrew pozorom, miało daleko idące konsekwencje dla reszty jego rówieśników. Jego koledzy z klasy mówili, że już w młodym wieku był typem łobuza, bijącego innych i manipulującego. Wynikało to z tego, że był jedynym, choć częściowo widzącym dzieckiem w szkole. Dlatego też Chizuo czuł nad resztą dzieci władzę. Co gorsza, zawsze powtarzał rówieśnikom, że w przeciwieństwie do nich częściowo widzi, więc jest lepszy. Był też fizycznie większy, wyższy i silniejszy od innych dzieci. Fizycznie znęcał się nad rówieśnikami, którzy byli słabsi od niego. Jego koledzy z klasy wspominali, że wydawał się być zachwycony torturowaniem kolegów. Jeden z nich powiedział, dla niego przemoc była jak hobby. Kiedy Chizuo się denerwował, nie było sposobu, by go powstrzymać. Znajdował powody, by krzywdzić inne dzieci. Na przykład rozkazywał im, aby nie robiły jakiejś danej rzeczy, a potem natychmiast zmieniał zdanie, wściekał się i karał za tę rzekomą niesubordynację. Jego współlokatorzy, bo pamiętajmy, że mieszkali w szkole w internacie, nienawidzili go i wspominali przypadek, gdy pewnego razu nauczyciel strofował Chizuo, a ten zagroził, że spali szkołę. Gdy zainterweniował dyrektor, Chizuo powiedział: wszystko, co zrobiłem, to powiedziałem, że spalę szkołę. To tylko słowa, nie ma się czym denerwować. A później powiedział: zastrzelę was wszystkich. A po tych słowach znów: dopóki was naprawdę nie zastrzelę, to nie jest to sprzeczne z prawem. Mogę mówić, co mi się tylko podoba. Dziś to dla nas niepojęte, ale w latach 60. i 70., gdy nauczyciele nie mieli właściwie nowoczesnej, opartej na psychologii procedury postępowania z dręczycielami, postanowili po prostu przymykać oko na jego występki i ignorować Chizuo. A to był bardzo poważny błąd. Chizuo miał swoją teoretycznie dobrą, ale w istocie manipulacyjną stronę. Potrafił docierać do niepopularnych, odtrąconych rówieśników. Tu widzimy, jak już w młodym wieku zaczynał przejawiać cechy guru sekty. Kierował swoją uwagę do społecznie odtrąconych jednostek. To właśnie cecha i wyznacznik przywódców sekt. Są tak dobrzy w słuchaniu. Potrafią sprawić, że nawet jeśli jesteście w naprawdę mrocznym miejscu swojego życia, to dzięki nim czujecie się nagle naprawdę ważni. To dzięki nim czujecie, że jest nadzieja, że jest szansa na to, że to właśnie on zmieni wasz los. Dobrym przykładem jest Jim Jones, który był oficjalnie działaczem na rzecz praw obywatelskich, głosił postulaty o równość, był bardzo antysegregacyjny. Większość jego zwolenników była w tym czasie Afroamerykanami, odtrąconymi przez resztę amerykańskiego społeczeństwa. Jones, podobnie jak Asahara, był opoką, oparciem, dawał nadzieję.
A nasza ludzka natura jest już taka, że jeśli po wielu latach wreszcie ktoś daje nam nawet odrobinę ciepła, to trudno nam z tego łatwo zrezygnować. Jesteśmy w stanie wiele wybaczyć i na jeszcze więcej przymknąć oko. Inną rzeczą, z której Chizuo był znany w latach szkolnych, było upajanie się władzą. Jako że jako jedyny, choć częściowo widział, wychodził na miasto, do galerii handlowych. Dla innych dzieci był synonimem władzy. Wykorzystywał to bezlitośnie i manipulował pozostałymi dziećmi w zamian za przysługi w rodzaju kupienia czegoś ze sklepu czy wypożyczenia książki z biblioteki. Widział w tym sposób na jeszcze większe manipulowanie rówieśnikami. Chizuo był przy tym bardzo ambitny. Jego ambicją było być na czele grupy, mieć formalny status lidera. Dlatego wielokrotnie bezskutecznie kandydował na przewodniczącego Rady Uczniowskiej Szkoły. Błagał z łzami w oczach o głosowanie na niego. Bardzo zależało mu być na liderem grupy, ale przegrywał raz po raz. Kiedy pewnego razu znowu sromotnie przegrał, wpadł w straszną rozpacz. Ze łzami w oczach pytał, dlaczego przegrywam, dlaczego nie głosujecie na mnie? Jedna z niewidomych dziewczynek powiedziała, bo choć czasem okazujesz troskę o ludzi, to wszyscy się ciebie boją. I tak mijały szkolne lata Chizuo. Opuścił on szkołę w wieku 19 lat. Ponieważ był niepełnosprawny, a jego rodzina była biedna, miał bardzo ograniczone dalsze możliwości. Ale wówczas już jego ambicje były większe niż kiedykolwiek wcześniej. Za cel obrał sobie dostać się na prestiżowy uniwersytet w Tokio, a jako swój wymarzony zawód wybrał, bardzo skromnie przyznacie, zostać premierem Japonii. Rzeczywistość brutalnie zweryfikowała jego ambicje. Po tym, jak wielokrotnie bezskutecznie starał się dostać na Uniwersytet Tokijski, w końcu dostał się na coś w rodzaju szkoły dla dorosłych w marcu 75 roku, a później już zaczął nieformalnie szkolić się jako akupunkturzysta. Jego obecna rzeczywistość bardzo mu nie odpowiadała. Niewiele więcej wiadomo o jego kolejnych latach życia. Najpewniej w 77 roku poślubił studentkę miejscowego koledżu, Kazuko. Doczekali się 6 dzieci. Wspominałem już, że powojenne pokolenie Japonii szukało duchowej ścieżki intensywniej niż wszystkie przed nimi. Również i Chizuo zgłębiał spirytystyczne aspekty rzeczywistości. Tam próbował znaleźć cel życia. Stał się zapalonym czytelnikiem pism i nauk buddyjskich. Szybko też dołączył do grupy religijnej, która praktykowała buddyzm tantryczny. Ale wkrótce z nią pod przykryciem zaczął handlować fałszywymi lekarstwami. W 82 roku miał miejsce jego pierwszy konflikt z prawem. Został aresztowany i ukarany grzywną za sprzedaż nieregulowanych przez prawo farmaceutyków. Epizod z buddyzmem dał mu jednak apetyty na więcej. Po wyjściu z aresztu postanowił działać na własną rękę. W 1984 roku Matsumoto założył swoje małe wydawnictwo i własną szkołę jogi nazwaną Omu Shinsen no Kai, co oznacza Stowarzyszenie Bóstw i Czarodziejów. Stopniowo, krok po kroku, zaczął przekształcać ją w sektę. Chizuo dostrzegał, że najbardziej popularne są grupy, które mają wyrazistego lidera na czele. Każdy taki guru powinien mieć jakąś swoją legendę, która tłumaczyłaby, czemu to właśnie on stoi na czele grupy, czemu to on jest wyjątkowy. Chizuo postanowił oczywiście przebić wszystkich. Swoją legendę stworzył po podróży do Indii w 1987 roku. Po powrocie opowiedział swoim uczniom, jak to przechadzając się po Indiach, pewnego razu spotkał Boga Shivę, z którym rozmawiał o tym, dokąd zmierza świat. Następnie spotkał się z Dalaj Lamą i sam Dalaj Lama był tak oczarowany jego osobą, że dał mu specjalną misję pomagania ludzkości. Od tej pory Chizuo Matsumoto zmienił imię na Shoko Asahara, czyli jasne światło. Jego misją było być światłem w ciemnościach, które opanowały dzisiejszy świat. Dalaj Lama w późniejszych latach, pytany o spotkanie z Asaharą, mówił, że pamięta dziwnego Japończyka, który odwiedził go w przeszłości,
ale z całą pewnością nie dawał mu żadnej specjalnej misji. Aby jeszcze lepiej przyciągać zwolenników, aby zwiększyć atrakcyjność Om Shinrikyo, Shoko Asahara zaczął propagować wiadomość, że posiada nadprzyrodzone zdolności, takie jak lewitacja. Jednocześnie nie wahał odwoływać się do wszelkich religii, które uważał za pomocne w danym momencie. Swobodnie zapożyczał z filozofii hinduskiej i zen. W jednym momencie Asahara mówił, że będzie kroczył tą samą ścieżką co Budda, w innym zdaniu twierdził, że jest chrześcijańskim mesjaszem. Ale wszystko to było szyte na miarę. Na miarę potrzebującego japońskiego młodego społeczeństwa. Dam wam przykład tego, co mówił Asahara uczniom. Wyobraźcie sobie, że jesteście młodym, 20-letnim Japończykiem. Macie za sobą lata ciężkiej nauki, uczenia się na pamięć dziesiątek książek, chodzenia na setki godzin zajęć pozalekcyjnych. Przed wami zaś kolejne lata ciężkich studiów i pracy grubo powyżej 40 godzin tygodniowo, aż do późnej emerytury. Nieciekawa, szara perspektywa, prawda? I w tym momencie słyszycie Asaharę, jak mówi: ludzie gromadzą dziś coraz więcej dóbr materialnych, ciężko na nie pracują, ale podskórnie czują, że to wszystko nie przynosi im żadnej satysfakcji. Więc niektórzy z nas szukają czegoś więcej. Nasi rodzice, którzy nieraz cierpieli prawdziwy głód, uczyli nas: życie oznacza pracę, a praca da nam pieniądze, które wreszcie pozwolą na prawdziwe życie. Ale wielu z nas czuje, że takie podejście prowadzi wyłącznie do cierpienia i próżności. Jakież to bogactwo? A gdy otacza nas całe społeczeństwo materialistów, to w pewnym momencie czujemy, że chcemy się z niego wydostać, zaczerpnąć powietrza, że życie musi mieć jakiś większy sens niż bezduszna praca. Bo za pieniądze możecie kupić chleb i się nim najeść. Ale nie ma takiej rzeczy, którą można by kupić, by nakarmić duszę. I taka retoryka trafiała idealnie w młode japońskie społeczeństwo. Raptem 3 lata później, w 1987 roku, Omu Shinsen no Kai, nasze Stowarzyszenie Bóstw i Czarodziejów, liczyło już 1300 członków. Wówczas zostało przemianowane na Om Shinrikyo, Najwyższa Prawda. Po tym wydarzeniu grupa rozpoczęła aktywną kampanię marketingową, przyciągając wielu ludzi, głosząc, że oto jest grupa, która chce czegoś innego od życia i że w tej grupie są ludzie tacy jak wy. Jeśli czujecie, że chcecie od egzystencji czegoś więcej niż samych dóbr materialnych, to dobrze trafiliście. Sukces tej kampanii marketingowej zaskoczył samego Asaharę. Wielu było takich, którzy opuszczali swoje domy, aby móc zamieszkać w komunie Om Shinrikyo. Ta praktyka porzucania dotychczasowego życia i rozpoczynania oświeconej ścieżki w tradycyjnym buddyzmie nazywała się shukke, ale była popularna w XIII wieku. Pod koniec XX wieku wydawała się jednak bardzo dziwna. Tym niemniej to również pozwalało Om Shinrikyo się wyróżnić. Wielu japońskich studentów było zafascynowanych perspektywą osiągnięcia duchowego oświecenia. Om Shinrikyo zdawało się ku temu prowadzić. Dlatego zdecydowali się nawet na przeprowadzkę do komuny. Kolejny boom zainteresowania Om Shinrikyo nastąpił po ukazaniu się mangi Metsubo no Hi w 1988 roku. Według tej mangi wkrótce świat zostanie zniszczony przez Boga Shiwę i ocaleją wyłącznie członkowie Om Shinrikyo. Mówienie o Armagedonie było strzałem w dziesiątkę. Przed zbliżającym się przełomem wieków w 2000 roku wielu Japończyków zaczynało martwić się, co przyniesie los. Wstąpienie do najwyższej prawdy było sposobem na przezwyciężenie tych obaw. Zatem odtąd Om Shinrikyo z jednej strony dawało szansę na coś innego niż wszechobecny materializm, a z drugiej dawało ochronę przed niepewnymi czasami, a może i czekającym nas Armagedonem? Widzicie sami.
Niezależnie od tego, jak dziwny może wydawać się ten kult z dzisiejszej perspektywy, ówczesny japoński klimat społeczny i psychologiczny sprawiały, że sekta trafiała z przekazem do wrażliwych, młodych Japończyków. I to właśnie spektakularna i bardzo szybka popularność Om Shinrikyo doprowadziła do dramatycznych zmian wewnątrz organizacji, wewnątrz tej niegdyś małej szkoły jogi. Pamiętacie z jego szkolnych lat, jak Asahara bardzo pragnął władzy, jak była ona dla niego celem nadrzędnym? Teraz miał tego aż w nadmiarze. Ludzie byli wręcz pochłonięci spokojem i charyzmą Shoko Asahary. Widzieli w nim szansę na lepsze życie. I wraz z rozwojem sekty, tej władzy nad coraz to nowszymi adeptami zaczynał mieć coraz więcej. I choć intensywne ćwiczenia fizyczne i praktyki ascetyczne pomagały Asaharze tłumić swoją ciemną, brutalną, manipulacyjną stronę, to im większy i potężniejszy stawał się jego kult, tym bardziej Asahara zaczynał dystansować się od praktyk religijnych i coraz częściej prosił swoich najbliższych uczniów o prowadzenie ćwiczeń fizycznych w jego imieniu, rzekomo z jego błogosławieństwa. Sam zaś uzmysłowił sobie, że może większość czasu być jak prawdziwy guru, wygłaszać mądrości przy każdej okazji, rzadko ruszać się z miejsca i jeść w tajemnicy swoje ulubione potrawy. W przeciwieństwie do tego, jego wyznawcy mieli przyjmować surowe praktyki ascetyczne, w tym skromne jedzenie, bezlitosne hartowanie fizyczne, a jako że robili to bez protestów, to wkrótce Asahara, początkowo charyzmatyczny nauczyciel jogi, zaczynał być coraz bardziej brutalny w stosunku do swoich uczniów. Jego ciemna strona osobowości zaczęła wymykać się spod kontroli, a pierwsze akty przemocy wewnątrz grupy miały miejsce już w 1988 roku. W owym 1988 roku w Om Shinrikyo nastąpiła pierwsza śmierć. 21-letni uczeń Majima Teruyaki zmarł na atak serca. Powtarzam, 21-latek umiera na atak serca, niczym sędziwy, schorowany emeryt. Ale okoliczności tej śmierci nie były normalne, o nie. Miała ona miejsce podczas 24-godzinnej sesji medytacyjnej w ciemnym, dusznym pomieszczeniu. Takim sesjom towarzyszyły na przykład nagrania wideo Asahary, który w pętli tysiące razy powtarzał: medytujcie, medytujcie, medytujcie. Ta śmierć była wielkim psychologicznym ciosem dla Asahary. Oznaczała, że jego religia nie przynosi ludziom zbawienia, nie daje im nowego sensu życia. Przynosi im zniszczenie. Ale po wielu godzinach rozważań Asahara przekuł tę porażkę w sukces. Wiedział, że konieczna jest po prostu zmiana doktryny, w taki sposób, aby usprawiedliwić tę śmierć i ewentualne kolejne. Shoko Asahara zaczerpnął z Vajrayany, odłamu buddyzmu tybetańskiego, ideę Poa. Poa oznacza święte zabijanie, zabijanie w wyższym celu. To jak składanie ofiary, ale poziom wyżej. Ludzie mogą być zabijani, jeśli nagromadzą w swoim życiu złą karmę. W tym przypadku to nie jest morderstwo. Poa pomaga odrodzić się im z lepszą karmą w następnym życiu i zakończyć te doczesne, bezwartościowe. Poa innymi słowy oznaczało, że cel uświęca środki, a celem jest lepsza karma, lepszy los w następnym życiu. Dostrzegacie, jak niebezpieczny jest to mechanizm? Kto bowiem decyduje, że nagromadziliście złą karmę? W tym konkretnym przypadku jedyne prawo głosu przysługiwało Asaharze. Mijały miesiące. Choć kult rósł w siłę, Shoko Asahara wiedział, że Om Shinrikyo, które oficjalnie dalej było szkołą jogi, wkrótce zwróci na siebie uwagę państwa. Było o nich coraz głośniej. Coraz więcej ludzi lgnęło w sidła sekty. Coraz więcej było też zatroskanych krewnych, którzy alarmowali, że ich bliscy kompletnie się zmieniają, że zaczynają zrywać więzy z rodziną i znajomymi. Shoko miał zaś ogromny apetyt na to, aby dużo bardziej rozwinąć swoją organizację. W jego głowie kiełkowały już złowrogie plany na następne lata.
ale ingerencja organów państwowych z pewnością by im zapobiegła. W ówczesnej Japonii istniał jednak pewien sposób, aby stać się praktycznie niewidzialnym dla państwa, aby działać legalnie, ale niemal w pełnej tajemnicy. Oto ten sposób. Zgodnie z japońskim prawem o tak zwanych organizacjach religijnych, po uznaniu danej grupy za legalną organizację religijną, władze odtąd, co niepojęte, nie mogły badać jej, cytuję, działalności religijnej albo doktryny. Interpretacja ta była bardzo szeroka i obejmowała prawie wszystko, co robiła dana grupa, w tym nawet to, co normalnie byłoby uważane za działalność biznesową dla zysku. Choć policja teoretycznie mogła prowadzić dochodzenia w sprawie podejrzenia czynów przestępczych danej grupy, w praktyce było to praktycznie niemożliwe. Zarówno ze względu na bardzo restrykcyjne w tej materii prawo dla policji, jak i ogólną niechęć do wtrącania się przez państwo do spraw religijnych. Ale jak to się stało, że w Japonii panował taki religijny immunitet, zapytacie? Jak na ironię, odpowiedzialne są za to Stany Zjednoczone. Prawo to zostało uchwalone 2 lata po wojnie, w 1947 roku, jako reakcja na prześladowania grup religijnych przez były japoński rząd cesarski. Przy silnych wpływach amerykańskich w powojennej Japonii prawo to uchwalono jako gest mający na celu ochronę przekonań religijnych Japończyków przed ewentualną dalszą ingerencją rządów. Od czasu jego uchwalenia uznano bagatela 200 tysięcy grup religijnych za legalne, 200 tysięcy związków wyznaniowych i kościołów, oszałamiająca liczba, a liczba ich członków jest wprost absurdalna. Przekraczała liczbę ludności Japonii o prawie 70 milionów. Często zdarzały się bowiem przypadki, że ktoś wielokrotnie był członkiem wielu różnych religijnych organizacji. Choć zdecydowana większość z tych grup przestrzegała prawa i cieszyła się dużym szacunkiem, to nie było realnego nadzoru nad działalnością żadnej z tych grup. Mimo tego, że niektóre prowadziły nawet zwolnione z podatku, a przynoszące rzeczywisty, wymierny zysk działalności, a kilka z nich kontrolowało nawet swoje partie polityczne. Sami rozumiecie zatem, że dla Om Shinrikyo uznanie ich za grupę religijną było najwyższym priorytetem i tak naprawdę biletem do dalszego rozwoju i werbunku. Rozpoczęli więc agresywną kampanię lobbingową o jak najszybsze przyznanie Om Shinrikyo statusu religii. Takie działania obejmowały na przykład głośne, liczne protesty pod urzędami państwowymi. Wszystko po to, by skłonić je do jak najszybszego przyznania najwyższej prawdzie statusu religii. Szereg ekspertów i dziennikarzy, którzy od pewnego czasu zaczęli już na własną rękę śledzić działania tej grupy, nazwali te wysiłki skandalicznymi, całkowicie odbiegającymi od tych podejmowanych przez inne dotychczasowe grupy. Nie zważając na to, aby zapewnić sobie jeszcze szybszą rejestrację, Om Shinrikyo zaczęło agresywnie lobbować lokalnych polityków. Te głośne akcje, niespotykane dotąd w Japonii, rzeczywiście przyniosły skutek. Widząc, jakie społeczne poparcie ma Om Shinrikyo, w sierpniu 1989 roku Urząd Metropolitalny Tokio przyznał Om Shinrikyo status oficjalnej organizacji religijnej. To prawo zapewniło najwyższej prawdzie różne przywileje, w tym na przykład ogromne ulgi podatkowe i, jak wspomniałem, faktyczny immunitet od oficjalnego nadzoru i ścigania. To było krytyczne wydarzenie w rozwoju śmiertelnej działalności OM. Wraz z zarejestrowaniem się jako uznana religia, działalność i charakter Om Shinrikyo wreszcie mogły ulec zmianie i poszerzeniu. Shoko Asahara wiedział, że teraz jest wolny, że teraz może robić w ramach sekty to, co mu się tak naprawdę żywnie podoba. Od tej pory zaostrzono reżim wewnątrz grupy. Oczywiście wszystko pod szyldem osiągania oświecenia, wyzwalania się z okowów materializmu i dawania przykładu reszcie społeczeństwa. I tak na przykład rekruci Asahary znosili wielkie trudy, składali śluby czystości, zrywali więzi ze swoją przeszłością i bliskimi oraz rezygnowali z całego swojego majątku, który przepisywali na rzecz sekty,
a wszystko po to, by dostąpić zaszczytu życia w spartańskich warunkach w komunie najwyższej prawdy. Wyznawcy byli poddawani niekończącym się bombardowaniom mądrości mistrza. Takie sesje monologów Asahary potrafiły trwać po kilka, a nawet kilkanaście godzin naraz. Dodatkowo często byli pozbawiani jedzenia i snu. Rzecz jasna, by hartować ducha, by stać się godnym tego, by przetrwać Armagedon. Zmanipulowani członkowie płacili 10 tysięcy dolarów miesięcznie za wypożyczanie zasilanych bateriami elektronicznych czapek, które dostarczały 6-woltowych wstrząsów, rzekomo w celu połączenia użytkownika z falami mózgowymi Asahary. Płacono za wszelkiego rodzaju mikstury i środki, które pomagały osiągnąć wyższy poziom oświecenia i tym samym wejść do bliższego kręgu członków najwyższej prawdy. Przykłady to 1000 dolarów za zaszczyt wypicia wody po kąpieli przywódcy, 10 tysięcy dolarów za możliwość wypicia fiolki krwi Asahary. Rzeczywiście, zdarzały się przypadki niesubordynacji i sprzeciwu, ale ci, którzy nie zgadzali się na jakikolwiek aspekt tego religijnego reżimu, byli poddawani ciężkiej pracy, odurzani narkotykami i izolowani. A jeśli to nie przynosiło rezultatu, byli piętnowani przez resztę grupy. Jeśli zaś nawet to nie pomagało i taka jednostka zaczynała nawoływać do przebudzenia się przez innych członków, to sekta uciekała się do morderstwa, aby zapobiec odejściu. Sekta miała także liberalny stosunek do podawania narkotyków członkom kultu. Wierni otrzymywali halucynogenne LSD, amfetaminę, ale także meskalinę i tiopental. Pomimo tego toksycznego wewnętrznego środowiska, Asahara na zewnątrz, jako lider, był magnesem dla nowego narybku grupy. Jak to się działo, zapytacie? Otóż przypadki niesubordynacji były jednostkowe i nieliczne. Były też szybko ukrywane i zamiatane pod dywan. Na zewnątrz zaś Om Shinrikyo było w Japonii niemalże grupą celebrycką. Lider był zapraszany do telewizji, udzielał wywiadów, siedząc po turecku w studio i z miękkim głosem opowiadał o tym, jak każdy może odmienić swoje życie, jak może nadać mu wreszcie cel. Pokazywał na dziesiątkach przykładów, że dzięki dołączeniu do najwyższej prawdy tysiące ludzi przestawało budzić się rano co dzień na dźwięk budzika z myślą, ile jeszcze wytrzymam, a zaczynało wręcz tego budzika wyczekiwać, wiedząc, że oto nadchodzi kolejny dzień, który pozwoli im się doskonalić. Jako zaś, że z pozoru nacisk był kładziony na jogę i ziołolecznictwo, to bliscy nie mieli powodu do niepokoju. Gdy zaś już rekrut wchodził wewnątrz sekty, natychmiast był odcinany od zewnętrznych wpływów i w ten sposób wkrótce zaczynał przysiąkać ideologią grupy. I tak koło się zamykało. Nie było komu ostrzec reszty świata, co dzieje się w środku. Wierni Asahary wkrótce zaczęli liczyć dziesiątki tysięcy osób, a w kasie sekty znajdowało się ponad 300 milionów dolarów. Ulgi podatkowe dla organizacji religijnych przyczyniły się do ogromnego rozwoju finansowego sekty, podobnie jak fakt, że pracownicy zatrudniani w różnych przedsiębiorstwach najwyższej prawdy byli wolontariuszami. Wkrótce macki Om Shinrikyo sięgnęły aż za ocean. W szczytowym momencie liczebność sekty szacowano na 40 do 60 tysięcy, a jej członkowie znajdowali się w 6 krajach. W samej Rosji sekta miała oddział w Moskwie i 11 poza stolicą. Od 1989 roku kult stał się jeszcze bardziej agresywny i niebezpieczny. Wraz z jego dramatycznym wzrostem rosła też liczba skarg od rodziców i członków rodzin rekrutów OM. Zaczynali oni zarzucać de facto porywanie członków ich rodzin. Nie mogąc, ze względu na wspomniane już prawo, liczyć się na pomoc państwa, członkowie rodzin członków sekty zaczynali zakładać grupy anty-Om Shinrikyo. Ci, którzy tworzyli te grupy, wkrótce sami stawali się ofiarami napaści i prześladowań. Najbardziej jaskrawym przykładem było to, gdy kilka miesięcy po przyznaniu sekcie statusu religijnego w listopadzie 1989 roku
członkowie Om Shinrikyo porwali i zamordowali prawnika z Yokohamy, Tsutsumi Sakamoto, jego żonę i ich rocznego synka. Przed zniknięciem Sakamoto reprezentował wiele z tych grup anty-Om Shinrikyo, zrzeszających zrozpaczonych bliskich członków sekty. Dotychczasowy brak jakiejkolwiek reakcji rządu najwyraźniej ośmielił kult do dalszych kroków. Trudno dziwić się Asahadze. Zaczął de facto zarządzać przedsiębiorstwem, którego nie powstydził się niejeden biznesmen. Ale jego apetyt cały czas rósł. Jak pamiętacie, Shoko Asahara chciał kiedyś zostać premierem Japonii. W tej chwili poczuł, że pora podążyć za marzeniami. Rok po tym, jak stali się zarejestrowaną religią, Shoko Asahara ogłosił swoim członkom, że Om Shinrikyo wystartuje w wyborach do japońskiego parlamentu w lutym 90 roku. Asahara i 24 innych członków jego wewnętrznego kręgu kandydowali do parlamentu pod szyldem własnej partii, partii Shinrito. Asahara był przekonany, że zarówno on, jak i inni kandydaci Shinrito wygrają wybory. Wszyscy jednak sromotnie przegrali. Sam Asahara otrzymał zaledwie 1700 głosów na 500 000 oddanych. Całkowity blamasz. Aby dodać do tego upokorzenia, Asahara nie otrzymał nawet wszystkich głosów od swoich własnych zwolenników. Porażka zawsze jest bolesna, ale pamiętajcie, że tutaj mamy do czynienia z niezrównoważonym liderem sekty. Pamiętacie, jak zdewastowany był Asahara, gdy przegrał wybory do samorządu szkolnego. Wyobraźcie sobie zatem, co musiało dziać się w jego głowie, jakie demony musiały się w nim obudzić, gdy oto przegrał, skompromitował się przed całą Japonią. Uważa się, że porażka wyborcza z 90 roku była punktem zwrotnym dla kierunku, w którym ostatecznie podąży najwyższa prawda. Asahara stwierdził, że jeśli nie jest w stanie wygrać wyborów do organów społeczeństwa, to nie dlatego, że jego program był zły. To po prostu społeczeństwo jest pogrążone w złej karmie i nie pozwala się naprawić. Jest już daleko poza punktem możliwej naprawy. Wedle Asahary, jeśli coś jest tak popsute, to lepiej to zniszczyć, wyrwać z korzeniami i zbudować na nowo. Od tego momentu retoryka Armagedonu stała się nieustanna. Asahara każdego dnia głosił, że całe społeczeństwo, oczywiście z wyjątkiem członków Om Shinrikyo, jest przepełnione złą karmą i potrzebuje Poa, oczyszczenia. Poa to, jak wspomniałem, święte zabijanie. Ludzie mogą zostać zabici, gdy gromadzą wystarczającą ilość złej karmy. W tym przypadku Poa pomoże odrodzić im się z lepszą karmą w kolejnym życiu. Om Shinrikyo, niegdyś mała szkoła jogi, klub medytacji i miejsce wymiany poglądów i inspiracji, zmieniło swój rzeczywisty cel – ze zbawienia ludzkości na zniszczenie. A co przerażające, zmiany te zachodziły wraz, a nawet w zgodzie, ze stanem psychicznym i ideami religijnymi Shoko Asahary. Podsumujmy zatem. Po ledwie 3 latach Om Shinrikyo osiągnęło status niemal celebrycki w Japonii. Było organizacją idealnie trafiającą w potrzeby młodego, wchodzącego na rynek pracy, a już zmęczonego i sfrustrowanego pokolenia. Shoko Asahara w 100% wykorzystywał swoją charyzmę do tego, by przekonywać ludzi do wstępowania do sekty, do porzucania doczesności, do poświęcania się w całości ideologii grupy. Jednocześnie jednak nieustanny głód władzy doprowadził Asahary do nieudanych wyborów parlamentarnych, które sromotnie przegrał. Ta porażka zaś sprawiła, że postanowił zniszczyć społeczeństwo, które raz po raz upokarzało go od dzieciństwa. Tą ideą zaczął zatruwać umysły swoich wyznawców. A prawdziwym nieszczęściem tego stanu rzeczy jest fakt, że w momencie, gdy retoryka walki z Japonią i całym światem stała się dominująca, Om Shinrikyo nie przypominał już prawie wcale tej małej szkoły jogi jeszcze z końca lat 80. Jak wyglądało Om Shinrikyo na początku lat 90.,
po tych wszystkich transformacjach w ugrupowanie otwarcie popierające atak na ludzi, by ich wyzwolić. W co wierzyli członkowie Najwyższej Prawdy? Dobrze się przygotujcie. Nie przesadzam mówiąc, że była to niemal religijna megakorporacja. Załóżmy zatem, że na początku lat 90. przystępujecie do Om Shinrikyo. Być może skusiła was medytacja. Być może szukaliście w życiu jakiegoś głębszego sensu. Być może chcieliście poprawić swoje zdrowie. Gdy już zostaliście członkiem, gdy już zostaliście ciepło powitani, stopniowo zostałby przedstawiony wam następujący pakiet filarów wiary na otaczający świat. A jako, że nagle w waszym otoczeniu wszyscy wierzyliby dokładnie w te rzeczy, nie kwestionowalibyście już poszczególnych prawd wam przedstawianych. Po pierwsze, ogólna idea połączenia kultury wschodu i zachodu. Om Shinrikyo opierało się na buddyzmie, ale zawierało silną mieszankę wschodnich i zachodnich wierzeń mistycznych, w tym na przykład pracę XVI-wiecznego francuskiego astronoma Nostradamusa. Głoszono, że istnieje wiele stopni czy też poziomów świadomości, które każdy członek może osiągnąć poprzez nauki, cytuję, ducha prawdy, jego świątobliwości, mistrza Shoko Asahary. Literatura Om Shinrikyo twierdziła, że tylko jedna osoba na świecie, Shoko Asahara, osiągnęła najwyższy poziom świadomości i żyje w stanie permanentnej nirwany. Wiara obejmowała również szereg poglądów religijnych dotyczących reinkarnacji, jak również tybetańskie wierzenia w doświadczenia pozazmysłowe, w tym jasnowidzenie, przenikanie przez ściany czy lewitacja. Sam Asahara twierdził, że dzięki swojej nirwanie podczas medytacji lewituje i lata po pomieszczeniach. To właśnie była główna idea, która wypełniała umysły zwiedzionych do sekty młodych Japończyków. Jeśli będziecie odpowiednio mocno wierzyć, starać się, wyrzekać doczesności i znosić cierpienia, dostąpicie kolejnego, wyższego poziomu oświecenia. Tak jak dla poprzedniego pokolenia Japończyków, awans w pracy to była wartość nadrzędna, tak dla adeptów Om Shinrikyo to oświecenie było czymś, czemu chcieli poświęcić swoje życie. Sama wiara to nie wszystko. Z jednej strony dostajecie perspektywę oświecenia, ale z drugiej na horyzoncie jawi się nadchodzący Armagedon. Asahara był zafiksowany na hinduistycznym bogu Shiwie. Było to istotne, bo Shiva to bóg zniszczenia, co wyjaśnia brutalną naturę kultu i ten szczególny nacisk na Armagedon. Chociaż koncepcja końca świata jest znana w zachodnich religiach, to Armagedon nie jest klasycznym założeniem buddyzmu czy jakiejkolwiek innej wschodniej religii. Jednak był to podstawowy element religii Om Shinrikyo, gdzie zbawienie nadchodzi dopiero po Armagedonie i wyłącznie dla tych, którzy przyjęli w całości dogmat wiary Najwyższej Prawdy. Nie ma miejsca dla wątpiących. Tylko usilna praca nad oświeceniem pozwoli nam przetrwać zagładę. W pewnym momencie stało się to kompletną fiksacją sekty. Wszyscy członkowie wyczekiwali końca świata, który miał oczyścić ziemię ze złej karmy. Dla szeregowego członka nie było wątpliwości, czy dojdzie do końca świata. Pytanie było, kiedy? Było oczywiste, że wszyscy zginą i dlatego należało się śpieszyć, aby osiągnąć jak najwyższy poziom oświecenia. Asahara pisał pisma, w których ze szczegółami zapowiadał kolejne etapy zagłady. W 1989 roku wydał duży traktat religijny zatytułowany Zniszczenie świata. Przedstawił w nim opis światowego kataklizmu, opartego na nadchodzącej rzekomej wojnie między Japonią i Stanami Zjednoczonymi. Ta wojna miałaby zacząć się w 1997 roku. Swoje przepowiednie opisywał na podstawie proroctw Nostradamusa, ale też Ewangelii Świętego Jana, pismach buddyjskich i innych osobistych objawieniach. W 1993 roku ponownie Asahara publicznie powtarzał swoje przepowiednie o Armagedonie. W książce zatytułowanej Przerażające wizje Shoko Asahary stwierdził: od teraz
aż do 2000 roku nastąpi seria gwałtownych zjawisk przepełnionych strachem, które są zbyt przerażające, by je opisać. Japonia zmieni się w śmietnisko, w pogorzelisko w wyniku ataku bronią jądrową. To nastąpi między 96 a 98 rokiem. Sojusz skupiający się na Stanach Zjednoczonych zaatakuje bezdusznie Japonię. W dużych japońskich miastach tylko co dziesiąta osoba przetrwa. W kolejnej książce zatytułowanej Dalsze wizje Shoko Asahary przedstawił kolejne rewelacje dotyczące tych wojen. Twierdził, że wkrótce wybuchnie trzecia wojna światowa. Napisał: jestem przekonany, w 97 roku wybuchnie Armagedon. Wojna nie skończy się szybko. Gwałtowne walki będą trwały wiele lat. W tym czasie populacja świata wyraźnie się skurczy. Stawiam na tę przepowiednię moją przyszłość. Jestem przekonany, że dojdzie do końca świata. Do tych dogmatów wiary dodajmy kolejny. Pamiętacie, że Stany Zjednoczone miały bardzo szeroki wpływ w powojennej Japonii. Asahara zaadresował i ten aspekt, zakorzeniając u swoich wyznawców nienawiść do Ameryki. Choć większość przepowiedni Asahary przewidywała Armagedon na 97 albo 8 rok, to dokumenty przechwycone przez japońską policję wskazują, że mniej więcej od 94 roku przesunięto datę kataklizmu na wcześniej, na listopad 95. Nowy harmonogram Armagedonu zbiegł się z publicznymi oświadczeniami Asahary, że on i członkowie Najwyższej Prawdy są ofiarami gazów bojowych wypuszczanych z pokładów amerykańskich samolotów wojskowych. W publicznym kazaniu wygłoszonym przez Shoko Asahare w kwietniu 1994 roku powiedział: poprzez ataki gazem trującym, które trwają już od 1988 roku, jesteśmy opryskiwani przez helikoptery i samoloty, gdziekolwiek się udajemy. Użycie gazów trujących, takich jak sarin, jest jednoznaczne. Godzina mojej śmierci jest wyznaczona. Spektakl gazowy już się dzieje. Być może następna będzie amerykańska bomba atomowa. Literatura kultu dyskredytowała na każdym kroku Stany Zjednoczone, obwiniając Zachód za szalejący materializm, za internacjonalizm, które to oczywiście wedle kultu leżały u podstaw wszystkich problemów Japonii. Retoryka antyamerykańska stała się spersonalizowana w styczniu 1995 roku, kiedy to wydawany przez sektę miesięcznik Vajrayana Saka wydrukował serię antyamerykańskich artykułów. Jeden z nich nosił tytuł „Czy Clinton zginie?”. Napisano w nim: Bill Clinton będzie bez wątpienia prezydentem Ameryki na jedną kadencję. W najlepszym wypadku nie zostanie ponownie wybrany. W gorszym nie będzie to specjalnie dziwne, jeśli zostanie zamordowany. Ta sama publikacja zawierała wykaz prominentnych japońskich urzędników, którzy zostali określeni jako arystokraci o czarnym sercu, którzy zaprzedali duszę amerykańskiemu diabłu. Wśród nich wymieniono Daisaku Idoda, lidera innej japońskiej grupy religijnej, Yukio Aoshime, gubernatora Tokio oraz Ochiro Ozawę, sekretarza jednej z partii politycznych. Ochiro Ozawa został, nazwijmy to, wyróżniony i umieszczony na szczycie listy jako król ciemności. Było to spowodowane jego bliskimi związkami ze Stanami Zjednoczonymi. Ta antyamerykańskość miała za zadanie jeszcze bardziej zasiać niepewność wśród członków sekty. Oto na zewnątrz nie tylko czai się materializm i nudne życie, nie tylko zła karma, nie tylko niechybny Armagedon. Dodatkowo wszystko to dzieje się przy przyzwoleniu, a nawet z rozkazu Stanów Zjednoczonych. Do tego dodajemy kolejnego, wedle Asahary, wroga Japonii. Żydzi. Om Shinrikyo było zjadliwie antysemickie. Na przykład w 95-stronicowej publikacji określono Żydów jako ukrytego wroga Japonii. Specjalne wydanie Vajrayana Saka, jednego z czasopism wydawanych przez Om Shinrikyo, nosiło tytuł Podręcznik strachu i zaczynało się od deklaracji wojny z narodem żydowskim. Zacytuję: w imieniu 5,5 miliarda ludzi na ziemi
My niniejszym formalnie wypowiadamy wojnę światowemu rządowi cieni, który morduje nieopisane liczby ludzi i który, ukrywając się za dźwięcznymi frazami i wysoko brzmiącymi zasadami, planuje pranie mózgów i kontrolę nad resztą świata. Ludzie, obudźcie się. Spisek wroga już dawno rozdarł nasze życie na strzępy. W dalszej części ten traktat obficie cytuje z wielu antysemickich pism i obwinia naród żydowski za dosłownie wszystkie głośne wydarzenia poprzednich lat, m.in. za masowe mordy w Kambodży dokonywane przez czerwonych Khmerów, masakry dokonane przez Serbów i Chorwatów w Bośni oraz wojny plemienne w Ruandzie. Dalej twierdzi się, że Żydzi planują podobne masakry w innych rejonach świata, aby przeprowadzić złowieszczy spisek mający na celu oczywiście zmniejszenie populacji świata o 3 miliardy ludzi do roku 2000. Choć policja nie znalazła dowodów na konkretne ataki na Żydów, czy żydowskie instytucje kulturalne, religijne, biznesowe czy polityczne, mogło to być raczej prostym wynikiem braku takich celów w Japonii. Z drugiej strony, Om Shinrikyo brało sobie za cel swojej retoryki tych, których nazywali żydowskimi Japończykami. Ludzie ci nie byli Żydami, ale raczej kosmopolitycznymi Japończykami, urzędnikami państwowymi i członkami establishmentu biznesowego w Tokio. W opinii Om Shinrikyo byli oni jednak przykładami internacjonalizmu i materializmu, a tych cech sekta nienawidziła. Dla Om Shinrikyo byli oni więc niejako owocem żydowskiego establishmentu, efektem manipulacji Izraela w społeczeństwo Japonii. Tak wygląda zestaw wierzeń, dogmatów Om Shinrikyo. Z jednej strony staranna praca nad własnym duchem, skupiona na osiąganiu jasności umysłu. Z drugiej strony zewnętrzny świat, gdzie czai się nadchodzący Armagedon, opryski chemiczne z amerykańskich helikopterów i żydowski establishment. Naprawdę trudno się dziwić, że perspektywa wychodzenia z sekty z każdym dniem była dla jej członków coraz bardziej nieosiągalna. W ich umysłach zachodziło proste równanie. Skoro wszyscy zginiemy, skoro świat stoi na skraju zagłady, to chyba lepiej jest pozostać pod czujnym okiem dobrodusznego Asahary. A jak wyglądało to wszystko od strony technicznej? Jak wspomniałem, organizacja ta rosła z roku na rok. Wszystkim tym trzeba było sprawnie zarządzać. I niestety dla reszty świata, na tym polu sekta miała czym się popisać. Szacuje się, że w szczytowym momencie liczba członków kultu wynosiła 60 tysięcy. Wielu wyznawców było wysoko wykwalifikowanych. Byli absolwentami nauk ścisłych i technicznych z czołowych japońskich uniwersytetów. Wśród nich byli członkowie z dyplomami w takich dziedzinach jak medycyna, architektura, biologia, biochemia czy inżynieria genetyczna. To jest właśnie charakterystyczna cecha Om Shinrikyo, że wielu z członków było młodymi intelektualistami w wieku 20 czy 30 lat. Porzucali oni japońskie społeczeństwo, aby dołączyć do kultu zagłady. Dlaczego to właśnie ci najbardziej wykształceni, pochodzący z dobrych rodzin, tak często dołączali do najwyższej prawdy? Odpowiedź jest prosta. Gdyż to właśnie w nich soczewkowały się wszystkie problemy nowego japońskiego pokolenia. Pokolenia tak odmiennego od tego wojennego. Owe dzieci ciężko pracujących rodziców, którzy swoją trudną pracą osiągnęli bogactwa materialne i od których to dzieci oczekiwano, że co najmniej powtórzą, jeśli nawet nie przebiją osiągnięcia rodziców, najłatwiej pękały pod presją społecznych oczekiwań. To właśnie oni jako pierwsi zaczynali szukać w życiu czegoś więcej, czegoś innego, czegoś głębszego. Wśród najlepszych i najzdolniejszych Japończyków, którzy przyłączyli się do sekty, byli m.in. były pracownik naukowy Japońskiej Agencji Rozwoju Przestrzeni Kosmicznej, ekspert od broni chemicznej, który studiował fizykę organiczną na Uniwersytecie Tsukuba, naukowiec, który badał cząsteczki elementarne, reporter jednej z czołowych japońskich gazet, fizyk z Uniwersytetu w Osace, kardiolog, chemik.
The Japan Times opublikował szczegółowy wykaz kluczowych członków hierarchii Om Shinrikyo. Daje to doskonały przykład na fachowość tej sekty. Dam wam kilka przykładów z owego wykazu. Hideo Murai, 36 lat. Ukończył Wydział Fizyki w Uniwersytecie w Osace i rozpoczął dalszą pracę naukową w dziale badań i rozwoju Cope Steel Limited. Kiyohide Hayakawa, 40 lat, magister architektury Uniwersytetu w Osace. Fumihiro Joyu, 32 lata, magister dziedziny sztucznej inteligencji. Yoshinobu Aoyama, 35 lat, syn zamożnej rodziny z Osaki, absolwent elitarnej szkoły prawniczej i najmłodsza osoba w Japonii, która dotąd zdała krajowy egzamin adwokacki. Rzecz jasna, nie wszyscy członkowie Om Shinrikyo mieli takie wykształcenie, takie tło. Wielu było słabo wykształconych i pochodziło z robotniczych środowisk. Wielu było po prostu młodych i zbuntowanych. Każdemu jednak Asahara oferował to samo, choć innymi słowami. Sens życia, ciepło, otoczenie troskliwych znajomych, radość ze wspólnego spędzania czasu, poznawanie swojej duchowości. Om Shinrikyo odniosło ogromny sukces w swoich działaniach rekrutacyjnych. Mieli nawet całą oddzielnie utworzoną agencję PR do prowadzenia naboru i promowania pozytywnego wizerunku ugrupowania. Poza typowymi technikami, takimi jak rozrzucanie ulotek i werbunki na ulicach, OM stosowało nowoczesną, zróżnicowaną mieszankę metod rekrutacyjnych. Wykorzystywali na przykład zajęcia z jogi, zajęcia z ziołolecznictwa, wspólną medytację na kampusach uniwersyteckich. Rekrutowali też poprzez swoje liczne sklepy komputerowe, księgarnie i w restauracjach z ramenem. Wielokrotnie wspomagano się w procesie rekrutacji z środkami psychodelicznymi i narkotykami. Te techniki dla nowych rekrutów w połączeniu z stopniowym pozbawieniem snu i izolacją spowodowały, że szeregi Om Shinrikyo coraz bardziej się poszerzały. Wielokrotnie rekrutacje kierowano ku konkretnym osobom o unikalnych, potrzebnych w danym momencie umiejętnościach. Rekrutowano nawet z wojska i policji oraz niektórych kluczowych gałęzi przemysłu technologicznego. Wydaje się, że kogo jak kogo, ale siły porządkowe nie powinny być łatwo werbowalne. Co szokujące, najwyższa prawda odnosiła sukcesy w swoich wysiłkach. Zwerbowano około 100 członków sił obrony Japonii. Chciałbym wam teraz opowiedzieć o czymś, co jest naprawdę unikalne dla Om Shinrikyo. Struktura organizacyjna. W tej sekcie nie przypominała ona tych z innych grup religijnych, gdzie jest lider oraz cała reszta jego zwolenników. Kierownictwo Om Shinrikyo przypominało gabinet cieni. Tak naprawdę drugi japoński rząd. Nic dziwnego przecież. Po Armagedonie chcieli stanąć na czele nowego rządu Japonii. I tak założyciel OM, Shoko Asahara, zajmował najwyższą pozycję jako najwyższy przywódca. Pod jego kierownictwem wyznawcy zostali podzieleni na 7 stopni oświecenia. Wszyscy byli mu winni całkowitą wierność. Najwyższa prawda była zorganizowana w ministerstwa i departamenty. Podobnie jak w przypadku cesarza Japonii, Asahara również miał swoją agencję, która zapewniała mu bezpieczeństwo i opiekę medyczną dla jego rodziny. Ponadto miał swój sekretariat, na czele którego stała jego 11-letnia córka, Reika Matsumoto. Ministrowie sekty należeli do wewnętrznego kręgu doradców Asahary. Tutaj ważny szczegół. W przeciwieństwie do dziesiątek tysięcy członków Om Shinrikyo, którzy byli niewinnymi, szeregowymi wyznawcami, ten wewnętrzny, wąski krąg do pewnego stopnia znał prawdziwą naturę kultu. Zdawali sobie sprawę, że tak naprawdę Asahara nie potrafi lewitować, że mówi to, na co jest aktualnie największy popyt, że przekazywane przez nowych członków dobra materialne są wykorzystywane do prowadzenia biznesów przez sektę. W tym wąskim, wewnętrznym kręgu nie było jednak przypadkowych ludzi. Tak jak Asahara, mieli oni swoją mroczną stronę,
Nienawidzili doczesnego społeczeństwa i pragnęli je zniszczyć, zetrzeć w pył, stanąć na czele czegoś, co będzie możliwe zbudować dopiero, gdy opadnie już dym. Była to kilkudziesięcioosobowa grupa. Niektórzy z członków tego wewnętrznego kręgu i ich resorty czy ministerstwa są następujące. Hideo Murai, minister nauki i technologii. Było to kluczowe ministerstwo, które miało 300 członków, w tym wielu wykwalifikowanych naukowców. Ministerstwo to było odpowiedzialne za eksperymenty naukowe sekty i za produkcję gazu. Kiyohide Hayakawa, minister budownictwa. Był jednym z głównych doradców Asahary i był jednym z najważniejszych decydentów rozwoju oraz militaryzacji sekty. Był odpowiedzialny za pozyskiwanie ziemi, budowę wszystkich obiektów sekty oraz pozyskiwanie całej technologii i sprzętu wojskowego. Yoshihiro Inoue był odpowiedzialny za zbieranie informacji o rządowych środkach zaradczych prowadzonych przeciwko Om Shinrikyo, jak również za pozyskiwanie materiałów naukowych oraz innych wywiadowczych. Był zamieszany w większość włamań do różnych firm oraz za infiltrację japońskich sił wojskowych. Tomomitsu Mimi, minister spraw wewnętrznych. To ministerstwo było odpowiedzialne za utrzymanie kontroli i dyscypliny nad członkami organizacji. Było ono zaangażowane w większość porwań i torturowań uciekinierów. Ikuo Hayashi, ministerstwo do spraw leczenia. Jako wykształcony lekarz, Hayashi został wezwany do podawania narkotyków opornym członkom Om Shinrikyo oraz produkcji sarinu. Wreszcie Seichi Endo, minister zdrowia i opieki społecznej, był odpowiedzialny za program badań i rozwoju broni chemicznej i biologicznej. Niepojęte, prawda? Ministerstwa, które z nazwy brzmią jak nam znajome, a jednocześnie zajmujące się czymś kompletnie odmiennym od tego, czym powinny się zajmować w normalnym społeczeństwie. A do tego dochodzą sprawy finansowe i księgowe. Nazwijmy to aktywa i pasywa sekty. Om Shinrikyo było bardzo zamożne. Wedle szacunków w szczytowym momencie majątek najwyższej prawdy wynosił prawie $1 miliard. Sekta posiadała 16 oddzielnych nieruchomości w 11 różnych japońskich prefekturach. Kult też posiadał dużą ilość ruchomości, w tym sztabki złota, gotówka, statki oraz helikopter. To dla mnie było długo niepojęte, w jaki sposób sekta zdobywa $1 miliard, zapasy złota i na dodatek własny helikopter. Om stopniowo gromadziło tę fortunę na wiele sposobów. Przede wszystkim wymagali od swoich wyznawców oddania wszystkich swoich ziemskich dóbr. Oczywiście, aby osiągnąć ascezę od materializmu, aby wyzwolić się od doczesności. Sekta wymyśliła też wiele pomysłowych i dziwacznych sposobów zarabiania pieniędzy. Od prowadzenia sklepów z nudlami i innych legalnych biznesów, po sprzedawanie wody po kąpieli ich duchowego przywódcy. Zgodnie z naukami Om Shinrikyo, jedynym sposobem na przetrwanie Armagedonu było ścisłe przestrzeganie nauk i całkowite zawierzenie doktrynie Shoko Asahary, osiągnięcie wyższego stanu oświecenia. Ale nie było to możliwe, będąc przywiązanym do dóbr doczesnych. Należało wyrzec się świata i wszystkich jego ziemskich dóbr, przepisać je na rzecz sekty. Nikt nie wie na pewno, ile pieniędzy zebrano w ten sposób. Przypuszcza się, że w świetle gwałtownych protestów tysięcy krewnych członków OM, kwoty te były oszałamiające. Najwyższa prawda zebrała $1 miliony, sprzedając kasety z modlitwami oraz publikując różnorakie, sensacjonalistyczne publikacje, które z jednej strony szokowały czytelników nadchodzącą zagładą, a z drugiej strony rekrutowały ich. Kult zbierał również fundusze w bardzo cyniczny sposób, wykorzystując japońskie prawo o organizacjach religijnych. Prawo to pozwalało m.in., prócz wszystkich innych immunitetów i zwolnień podatkowych, zakładać swoje siedziby niemal wszędzie.
Om Shinrikyo zatem często ogłaszało, że zamierza przybyć do danej społeczności, do danej gminy czy miasteczka. Wówczas często mieszkańcy zbierali pieniądze wśród siebie, aby tylko przekonać sektę, by nie zakładała oddziału w ich miejscu zamieszkania. W jednym chociażby przykładzie Om Shinrikyo zażądało 9 milionów dolarów tylko od jednej społeczności i tylko za to, by nie zakładać siedziby w danej gminie. Takich przykładów było dużo więcej. Om Shinrikyo prowadziło również legalne interesy. Na przykład na Sri Lance miało dochodową plantację herbaty. Było również zaangażowane w kilka biznesów w samej Japonii. Filie kultu obejmowały sklep komputerowy, sieć sklepów z bento, czyli lunchami w pudełkach, oraz restauracje z makaronem, kluby fitness oraz nawet firmy zajmujące się opieką nad dziećmi. Inne źródło dochodów sekty pochodziło z nielegalnej produkcji narkotyków. Najwyższa prawda wykorzystywała swoją wiedzę chemiczną, a właściwie wiedzę członków najwyższej prawdy, do produkcji stymulantów i innych nielegalnych narkotyków. Sprzedawano je w japońskim podziemiu. Jeśli pamiętacie odcinek o Świątyni Ludu, to na pewno skojarzycie, że broń i militaria były trzeciorzędnym nawet aspektem tej sekty. Głównie skupiała się ona na swojej misji zdobywania członków, zdobywania ich majątku i ostatecznie wspólnym porzuceniu Ameryki na rzecz Gujany. Ale w przypadku Om Shinrikyo, militaria to ukryty, ale niemal rdzeń tej organizacji. Nie jest przesadą stwierdzić, że zbroili się po zęby. W perspektywie była bowiem wojna, która wedle Shoko Asahary miała zakończyć świat Zachodu. Tak jak wspomniałem, choć miało to miejsce od roku 1990, to gdy Asahara przegrał wybory, w całości poświęcił się temu, by być gotowym na nadchodzący Armagedon. Ale nikt poza nim i ścisłym kierownictwem sekty nie przypuszczał, że to on zamierza ten Armagedon wywołać. Poznajmy zatem ambitne, ale jednak skromne przygotowania Om Shinrikyo do wojny konwencjonalnej, jak również późniejsze, niestety udane, chemiczne i biologiczne kroki do zainicjowania prawdziwego Armagedonu. W kwietniu 1995 roku w samochodzie należącym do członka Najwyższej Prawdy znaleziono dużą ilość części do karabinów AK-74. AK-74 to współczesna wersja radzieckiego karabinu szturmowego AK-47, popularnego Kałasznikowa. Istotnie Om Shinrikyo planowało wyprodukować 1000 sztuk AK-74. Produkowano je za pomocą sterowanych komputerowo maszyn. Ale prócz konwencjonalnej broni, Om Shinrikyo był zainteresowany rozwojem broni laserowej. Zapiski znalezione w notatnikach ministra budownictwa Hayakawy wskazują, że sekta aktywnie poszukiwała informacji na temat rozwoju takiego futurystycznego oręża. Źródła te wskazują, że najwyraźniej kilku członków Najwyższej Prawdy pojechało do Moskwy, aby przeprowadzić rozmowy z doktorem Nikołajem Basowem, autorytetem w tej dziedzinie. Ponadto sekta próbowała również wykraść technologię z laboratorium wiązek laserowych firmy NEC. Mało tego, znaleziono zapiski, które sugerują, że długofalowym celem Om Shinrikyo było opracowanie zaawansowanej broni jądrowej, a także sejsmicznej. Są dowody na to, że wysłano grupę członków do byłej Jugosławii, aby zbadali pracę Nikoli Tesli, odkrywcy prądu zmiennego. Tesla przed śmiercią w 1943 roku faktycznie eksperymentował z teorią broni sejsmicznej. Taka teoretyczna broń fascynowała Asaharę, bardzo pasowałaby do koncepcji biblijnego Armagedonu. Sekta była zainteresowana szkoleniem wojskowym dla swoich wyznawców. Były one prowadzone w obozie szkoleniowym w Japonii, na który pojechało 200 członków Om Shinrikyo. Organizowano także wyprawy strzeleckie do Rosji. Tam zajęcia prowadzili byli członkowie specnazu, elitarnej rosyjskiej jednostki wojskowej.
Wreszcie kilka źródeł potwierdziło, że Om Shinrikyo zbudowało i wykorzystywało mikrofalową spalarnię do pozbywania się ciał wrogów kultu albo innych członków, którzy ginęli podczas szkoleń czy w wyniku innych działań. Ciało umieszczano w urządzeniu składającym się z bębna ze stali nierdzewnej podłączonego do przemysłowej mikrofali, a po 3 dniach moczono popioły w azotanie, który rozpuszczał pozostałości wapnia. W ten sposób pozbyto się ponad 20 ciał uciekinierów i buntowników z sekty. W ten sposób Shoko Asahara mógł wygodnie twierdzić, że dana osoba odeszła z sekty i musiała wrócić do bliskich. A skoro nie wróciła, no to zapewne zaginęła po drodze. Ciała przecież nigdy nie odnajdywano. Pomyślcie tylko, jakie to musiało być przerażająco mobilizujące dla innych członków zgromadzenia. Widzieć, co się dzieje z ewentualnymi buntownikami. Tak naprawdę nie było drogi ucieczki. Jednakże broń konwencjonalna okazała się finalnie trudna w pozyskiwaniu i jeszcze trudniejsza w skutecznym uczeniu się obsługi. Była też kosztowna w produkcji i trudna do ukrycia. Dlatego też najwyższa prawda wkrótce zdecydowała się przenieść swoją uwagę na to, czemu zawdzięcza swoją ponurą sławę. Broń chemiczna i biologiczna. Om Shinrikyo była intensywnie zaangażowana w produkcję broni chemicznej i biologicznej. Z powodzeniem produkowała środki o działaniu paralityczno-drgawkowym, takie jak sarin, tabun, soman i VX. Ale też środki biologiczne, takie jak jad kiełbasiany i laseczki wąglika. Działania Om Shinrikyo obejmowały badania, rozwój i produkcję broni chemicznej i biologicznej na skalę, której nigdy wcześniej nie przypisywano żadnej grupie terrorystycznej. To była skala wojenna i mam tu na myśli na przykład I wojnę światową. Sekta utworzyła zaawansowany, nowoczesny ośrodek badań chemicznych i biologicznych, a przy tym do ostatniej chwili nie zwróciła na siebie uwagi ani japońskich, ani zagranicznych rządów. Przyczynkiem do produkcji broni chemicznej i biologicznej była wspomniana przepowiednia Armagedonu. Podstawowym przekonaniem Shoko Asahary było to, że dojdzie do wielkiej wojny między Japonią i Stanami Zjednoczonymi, w którą zaangażowana będzie broń masowego rażenia. Om Shinrikyo zbroiło się, aby przygotować się na ten kataklizm, a w rzeczywistości wywołać go poprzez wyprzedzające uderzenie przeciwko japońskim i zachodnim wrogom. Pamiętajmy, że nie wszyscy członkowie sekty brali udział w produkcji chemikaliów. Większość była nieświadomymi owcami, które po prostu czekały na zapowiadany wielki Armagedon. Ale wąskie grono, które brało udział w tych zbrodniczych pracach, również było zmanipulowane. Wierzyli oni, że przygotowują się do POA, do wielkiego oczyszczenia społeczeństwa. Zacznijmy od broni chemicznej. Już w 1992 roku, 2 lata po przegranych wyborach parlamentarnych, Shoko Asahara nakazał rozpocząć badania nad trującymi gazami, w tym nad sarinem oraz innymi środkami, takimi jak tabun i soman. Ostatecznie wybrano sarin ze względu na jego łatwość produkcji oraz fakt, że prekursory do niego były łatwo dostępne. Plany Asahary były przerażająco rozległe. Najpierw zbudowano oddzielne laboratorium do produkcji sarinu. Nazwano je Satyan 7, siódma prawda. 4 członków Om Shinrikyo pod bezpośrednim kierownictwem Asahary miało wyprodukować 70 ton sarinu. Następnie szturmowy oddział sekty miał z pokładu helikopteru rozpylać sarin. Jak absurdalnie ogromna była to ilość sarinu, owe 70 ton, o tym opowiem za chwilę. Om Shinrikyo rozpoczęło pracę. Wysiłki w celu opracowania i zastosowania sarinu wzniosło na niemal mistyczne wyżyny. W przemówieniach Asahara wielokrotnie mówi wprost do sarinu. Przetłumaczyłem dokument znaleziony w jednej z placówek Om Shinrikyo, który zawierał instrukcję produkcji sarinu. Wewnątrz tej instrukcji, która głównie zawiera konfiguracje chemiczne do produkcji sarinu, znajduje się też pieśń zatytułowana Oda do czarodziejskiego sarinu. Jej tekst brzmi:
rodem z nazistowskich Niemiec. Mała, niebezpieczna broń chemiczna. Sarin, sarin. Jeżeli wdychasz ten tajemniczy opar, padniesz z krwią z twych ust. Sarin, sarin. Dalej jest druga pieśń o sarinie. Nazwana jest Pieśń o sarinie odważnym. W spokojnej nocy w mieście Matsumoto ludzie będą ginąć z naszych własnych rąk. Miejsce to jest pełne martwych ciał na każdym kroku. Zaiste wdychajcie sarin. Przygotujmy sarin, przygotujmy sarin. Niechaj trujący gaz wypełni to miejsce. Rozpylić, pryskać sarin. Niestety słowa tych piosenek mają w sobie dużo prawdy. Sarin to śmiertelnie niebezpieczny środek nerwowy, syntetyzowany po raz pierwszy w latach 30. XX wieku. Inne środki o podobnych właściwościach to Tabun, Soman i VX. Wszystkie one są cieczami, a nie gazami. Wszystkie mogą być wchłaniane przez skórę, są lotne i w wysokich temperaturach albo po rozpyleniu zmieniają się w gaz. Sarin ma mroczną historię. Jego wynalezienie było przypadkiem. Niemiecki naukowiec próbował zwalczyć roślinne pasożyty i robaki. W połowie lat 30. były one dużym problemem w niemieckich gospodarstwach. Rząd, zmuszony do kupowania drogich pestycydów zza oceanu, zwrócił się do naukowca z firmy Bayer o opracowanie tańszej alternatywy. Ów naukowiec nazywał się Gerhard Schrider. W 1936 roku, jako szef grupy Bayeru zajmujący się ochroną roślin, Schrider zabrał się do pracy, mieszając różne cząsteczki, próbując stworzyć substancję wystarczająco silną, by zabić szkodniki, ale oszczędzać zwierzęta i ludzi. Miesiącami majstrował przy związkach chemicznych, aż w końcu eureka. Dodał do testowej mieszanki cyjanek. Szybko zaczął odczuwać rozdzierający ból głowy. Zaczął z trudem oddychać. Niemal przestał widzieć na oczy. Spojrzał w lustro i odkrył, że jego źrenice zwęziły się do wielkości szpilek. Wyglądał jak chodzący trup. Schrider spędził następne 3 tygodnie na dochodzeniu do siebie w szpitalu. Poniósł porażkę. Nie udało mu się stworzyć środka owadobójczego. Ale niestety, wkrótce jego porażkę ogłoszono sukcesem. IG Farben, konglomerat farmaceutyczny, do którego należała firma Bayer, zgłosił odkrycie Schreidera niemieckiemu wojsku. Kiedy wojskowi przeanalizowali miksturę Schreidera i zaprezentowano im efekty jej użycia, zafascynowała ich jej toksyczność i nazwali ją Tabun, od niemieckiego słowa oznaczającego tabu. Tabun był powiewem nowoczesności na potencjalnym polu bitwy. Dotychczas znany, pierwszowojenny gaz musztardowy zabierał dużo czasu, by zabić. Godziny, a nawet dni. Tabun potrzebował 20 minut. Trzecia Rzesza była pod takim wrażeniem pracy Schreidera, że otrzymał on premię w wartości 20 tysięcy ówczesnych dolarów. Schreider wrócił do pracy w swoim laboratorium i próbował dalej stworzyć właściwy środek owadobójczy. Ale tym razem wymyślił związek, który był 10 razy bardziej toksyczny. Nazwany został sarinem. Niemieckie wojsko zezwoliło na produkcję fabryki sarinu w 1943 roku. Wysocy rangą oficerowie chcieli zacząć go używać w trakcie walk. Naciskali na wyższe szczeble kierownictwa, aby Hitler nadał pracom priorytety. Nie było wątpliwości, że w razie użycia sarinu miasta takie jak Londyn zostałyby pogrążone w stanie katastrofy, która to wywarłaby ogromną presję na rządy i potencjalnie doprowadziłaby do kapitulacji Wielkiej Brytanii. Hitler jednak kategorycznie zakazał dalszych prac nad tymi toksynami. Nigdy nie uzasadnił tej decyzji. Niektórzy historycy twierdzą, że musiało to być dlatego, że Adolf Hitler sam był świadkiem horroru gazu musztardowego, podczas gdy uczestniczył w walkach w I wojnie światowej. Gerhard Schrider zmarł w 1990 roku, ale jego wynalazek miał wkrótce uderzyć po raz kolejny. Sarin to bezbarwna, bezwonna ciecz, która jest 500 razy bardziej toksyczna niż cyjanek.
Już 0,5 mg sarinu może zabić człowieka. Psarin nie podrażnia waszej skóry, nie pali czy dusi. Działa, wydawałoby się, bardzo skromnie. Blokuje u ofiary jeden jedyny enzym. Jednocześnie ten enzym, który odpowiada za wszystkie reakcje, które nie wymagają waszego świadomego działania. Za trawienie, ślinienie, za wydalanie, za układ krążenia, za układ oddechowy. Co gorsze, działa praktycznie natychmiast. Początkowym efektem działania nawet małej kropli na skórze jest niezauważalne miejscowe pocenie się. Pierwsze efekty ogólnoustrojowe to nudności, wymioty i skurcze brzucha. Następnie uczucie niepokoju, drgawki mięśni. Później nagła utrata przytomności, konwulsje, następujące w ciągu kilku minut paraliż i śmierć przez uduszenie. Jest jedna odtrutka na sarin oraz inne środki paralityczno-drgawkowe. To atropina. Tak, dokładnie ta atropina, którą jako krople do oczu podaje wam okulista, gdy bada wasz wzrok. Atropina powoduje rozkurcz mięśni gładkich, przez co zwiększa średnicę skrzeli, ułatwia oddychanie, zmniejsza ilość śluzu w płucach i przyspiesza rytm serca. Dzięki temu powstrzymuje skutki zatrucia niektórymi środkami chemicznymi. Począwszy od wiosny 1993 roku, Omshin Rikyo zaczęło pozyskiwanie środków chemicznych i innych materiałów niezbędnych do produkcji sarinu na pełną skalę. Badania i produkcja sarinu były prowadzone pod kierunkiem Masami Tsuchiya, szefa zespołu chemicznego, oraz Seiichi Endo, ministra zdrowia i opieki społecznej sekty. Produkcja miała miejsce w nowo wybudowanym budynku Satyan 7, siódma prawda. Ten zakład był niezwykle wyrafinowany. Został on od zera zaprojektowany i zbudowany przez samych członków sekty. Wykorzystywali ku temu wiedzę uzyskaną na studiach i doświadczenie z poprzednich miejsc pracy. Do początku 1994 roku sekcie udało się wyprodukować 30 kg sarinu. Najwyższa prawda próbowała również opracować inne rodzaje broni chemicznej, takie jak Soman, Tabun i VX. Te środki jednak są dużo trudniejsze w produkcji. Wkrótce zatem Asahara nakazał skupić się na najłatwiejszym w przyrządzaniu sarinie. Jakby tego było mało, materiały znalezione w obiektach Omshin Rikyo potwierdzają, że prowadzony był intensywny program badawczo-rozwojowy mający na celu produkcję broni biologicznej. Omshin Rikyo najpewniej udało się wyprodukować toksynę jadu kiełbasianego oraz są poważne obawy, że wyprodukowano również laseczki wąglika. Zarówno toksyna botulinowa, jak i laseczki wąglika są uważane przez ekspertów za broń masowego rażenia. Toksyna botulinowa, czy też jad kiełbasiany, to jedna z najbardziej trujących substancji znanych człowiekowi. Śmiertelna dawka toksyny botulinowej w postaci zastrzyku czy inhalacji wynosi 1 nanogram, czyli miliardową część grama na kilogram wagi ciała ofiary. Odpowiada to 70 nanogramom toksyny botulinowej, aby zabić przeciętnego, dorosłego mężczyznę. Wąglik to nazwa nadana ciężkiej chorobie wywołanej przez bakterie laseczek wąglika. Jest on uważany za jeden z pierwowzorów broni biologicznej. W naturze wąglik jest przede wszystkim chorobą bydła i owiec, ale może również zarażać ludzi. Wąglik potrafi przetrwać przez długi okres czasu w glebie w stanie uśpienia. Po zakażeniu przechodzi do fazy aktywnej, w której szybko namnaża się w organizmie gospodarza i zaczyna wydzielać toksyny. Po wdychaniu do płuc laseczki wąglika wędrują do węzłów chłonnych klatki piersiowej i tam stają się aktywne, namnażają się i uwalniają białka funkcjonujące jako silne toksyny. Te toksyny powodują krwotok i śmiertelne uszkadzanie okolicznych tkanek. W budynkach Omshin Rikyo policja znajdowała duże ilości książek i materiałów dotyczących produkcji broni biologicznej. Najwyraźniej Omshin Rikyo spodziewało się wyprodukować dużą ilość bakterii. Chyba najbardziej mrożące krew w żyłach jest to, że sekta rzeczywiście próbowała atakować za pomocą bakterii.
Policja w Tokio znalazła szereg urządzeń, które mogły być przeznaczone do rozpraszania laseczek wąglika. Na przykład 3 walizki odkryte 15 marca 1995 roku. Każda z nich zawierała mały zbiornik do przechowywania płynu, mały wentylator, otwór wentylacyjny i akumulator. Szczęśliwie produkcja broni biologicznej była na tyle skomplikowana, że Om Shinrikyo przypadkowo nawet rozproszyło laseczki wąglika w swojej własnej siedzibie w Tokio. Zbiegło się to ze skargami sąsiadów na nieprzyjemny zapach dobiegający z tej siedziby. Równie niepokojące są liczne doniesienia prasowe dotyczące zainteresowania najwyższej prawdy wirusem Ebola. Członkowie Om Shinrikyo wysłali misję medyczną do Zairu w 1992 roku, aby rzekomo pomóc w leczeniu ofiarom eboli. W rzeczywistości próbowali znaleźć próbkę wirusa eboli, aby przewieźć go do Japonii i dalej hodować. Na szczęście bez powodzenia. Karabiny, helikoptery, szkolenia strzeleckie, produkcja gazów bojowych, broni biologicznej. To wszystko brzmi jak przygotowania do wojny światowej. Trudno uwierzyć, że żaden z tysięcy członków Om Shinrikyo nie dostrzegał tego, w co ewoluowała ta niegdysiejsza szkoła jogi. To wszystko brzmi przecież, jakbym opisywał przygotowania oddziału Al-Kaidy czy ISIS do zamachu w Europie. Gdzie w tym wszystkim byli ludzie, którzy pojawili się w Om Shinrikyo skuszeni dobrodusznością i charyzmą lidera? Którzy byli po prostu zatroskani o swój los? Albo ci, którzy po prostu chcieli od życia czegoś innego niż praca po kilkanaście godzin dziennie w tygodniu i odsypianie stresów w weekend? Dlaczego nie protestowali, widząc, że najwyższa prawda szykuje się do zamachu na własną ojczyznę? Przede wszystkim musimy pamiętać, że dla szeregowego członka Om Shinrikyo plany ataków chemicznych w ogóle nie były znane. Wierzyli oni po prostu, że ich zadaniem jest się doskonalić, osiągać kolejne poziomy oświecenia, pogłębiać ascezę, żyć skromnie, jak najdalej od grzesznego społeczeństwa. Jako zaś, że nie mieli już żadnego majątku, przekazali przecież wszystko na rzecz sekty, to też nie mieli większej motywacji, aby próbować opuścić jedyne miejsce na świecie, gdzie byli akceptowani przez grupę. Pamiętajmy też, że Om Shinrikyo miało ponad 50 tysięcy członków, a prawie wszyscy byli kompletnie nieświadomi tego, że przepowiadany przez Asahare Armagedon wydarzy się z jego ręki. Wiedzę o tym miało bardzo wąskie, kilkudziesięcioosobowe grono. I istotnie, był ów bardzo wąski krąg członków, którzy byli wtajemniczeni w prawdziwą naturę sekty. I tutaj zasadne jest pytanie, dlaczego oni, po zrozumieniu brutalnej natury najwyższej prawdy, nie próbowali jej zwalczyć? Dlaczego nie powiadamiali policji, nie dawali znać rodzinie, nie próbowali odwieść Asahary od planów zamachu? Dlaczego do ostatniej chwili wykonywali polecenia, szkolili się w strzelaniu bronią i produkowali saryn kropla po kropli? Odpowiedź na te wszystkie pytania prawdopodobnie leży głęboko w japońskiej kulturze i psychologii. Istotnie, jeśli przyjrzymy się japońskiej kulturze i tamtejszym zachowaniom społecznym, możemy dostrzec dwie bardzo ważne cechy. Pierwszą z nich jest to, że Japonia jest kulturą kolektywistyczną, w której wartości grupowe są ważniejsze od indywidualnych. W takich kulturach za ważne cechy uważa się posłuszeństwo i lojalność wobec grupy, wobec kolektywu. Drugą kwestią jest to, że Japończycy wedle wielu badań prezentują wysoki poziom konformizmu. Oznacza to, że członek danej grupy jest bardzo skłonny zgadzać się z decyzją grupy, nawet jeśli ta decyzja nie do końca współgra z jego poczuciem moralności czy światopoglądem. Wreszcie, w psychologii występuje zjawisko nazywane agresją konformistyczną. To akty agresji dokonywane nie dlatego, że agresorem kieruje jakaś wewnętrzna chęć zniszczenia. Ta agresja pojawia się dlatego, że agresorowi tak nakazano, że uważa za swój obowiązek wykonać rozkaz. We wszystkich hierarchicznie zorganizowanych społeczeństwach czy grupach posłuszeństwo to chyba najgłębiej zakorzeniona cecha. Aby to zilustrować,
mam dla Was dwa przykłady, które doskonale wyjaśniają, dlaczego tak trudno nam, ludziom, przeciwstawiać się, gdy ktoś z autorytetem nakazuje nam zadawać ból. Pierwszy przykład to eksperyment psychologiczny, zaprojektowany i przeprowadzony przez psychologa społecznego Stanleya Milgrama. Osoby biorące udział w eksperymencie Milgrama zostały poinformowane, że dotyczy on wpływu kar na pamięć. Wszyscy ochotnicy otrzymali wynagrodzenie za uczestnictwo w badaniu. Z góry zostało im powiedziane, że wystarczy, że się stawią, aby odebrać zapłatę i że można zrezygnować w każdym momencie bez wpływu na wynagrodzenie. W badaniu brały udział dwie osoby, którym były przydzielane losowo role ucznia i nauczyciela. W rzeczywistości ochotnik zawsze otrzymywał rolę nauczyciela. Uczniem, jak i eksperymentatorem, który miał nadzorować badanie, byli podstawieni przez Milgrama aktorzy. Zadaniem ucznia było zapamiętywanie i powtarzanie słów wypowiadanych przez nauczyciela, który to nauczyciel miał karać elektrowstrząsem każdy błąd ucznia. Za każdym błędem siła elektrowstrząsu była coraz silniejsza, aż do rzekomo dawek śmiertelnych. Z każdą kolejną dawką ból był coraz silniejszy. Po pewnym czasie uczeń krzyczał: pozwólcie mi wyjść. Boli mnie serce. Tracił możliwość mowy. Jednak pomimo tych reakcji, eksperymentator, czyli poważnie wyglądający mężczyzna w białym kitlu, nakazywał kontynuować eksperyment. Posłuszni nauczyciele poddawali kolejne, jeszcze silniejsze dawki elektrowstrząsów. Eksperyment był przerywany dopiero, gdy eksperymentator czterokrotnie prosił o kontynuowanie, a nauczyciel tego nie robił. Wnioski były zatrważające. Pomimo tego, że ochotnik otrzymywał wynagrodzenie niezależnie przecież od tego, jak długo prowadził badanie, właściwie wystarczyło, że pojawi się tylko w laboratorium. Pomimo tego, że uczeń wił się z bólu, krzycząc, że chce wyjść, to aż 80% biorących udział w badaniu kontynuowało aplikację elektrowstrząsów, a aż 65% podało uczniowi rzekomą dawkę śmiertelną wstrząsów. Podstawiony aktor w rzeczywistości nic nie czuł, tylko odgrywał ból, ale ochotnicy o tym nie wiedzieli. Wiedzieli natomiast, że elektrowstrząsy są rzekomo coraz silniejsze i widzieli na własne oczy reakcję ucznia na ich przyjęcie. Eksperyment Milgrama pokazał, jak bardzo człowiek podatny jest na wpływ autorytetu, w tym wypadku poważnie wyglądającego lekarza, który ze stoickim spokojem mówił: proszę kontynuować. Co ciekawe, eksperyment ten powtarzano w wielu innych miejscach na świecie, w takiej samej czy lekko zmodyfikowanej formie. Wszędzie wyniki wychodziły podobne. Oznacza to, że podatność na autorytety nie wynika tylko z uwarunkowań rasowych czy kulturowych. Jest ona po prostu przypisana do gatunku ludzkiego. Drugim z badań był stanfordzki eksperyment więzienny, zrealizowany w 1972 roku pod kierownictwem amerykańskiego psychologa profesora Philipa Zimbardo. Polegał on na zebraniu 24 nigdy wcześniej nie karanych mężczyzn i podzieleniu ich losowo na role więźniów i strażników. Dodam, że za badanie wszyscy ochotnicy otrzymali wynagrodzenie w wysokości $15 dziennie. Na więzienie zaaranżowano jedno pomieszczenie w budynku Wydziału Psychologii Stanford University, tak aby oddzielić w nim więzienne cele, aby jak najbardziej przypominał on oddział zamknięty. Aby jak najbardziej oddać więzienną rzeczywistość, zaangażowano nawet miejscową policję, która dokonała aresztowania więźniów w ich domach i dowiozła ich do zaaranżowanego więzienia. Więźniowie mieli siedzieć w swoich celach 24 godziny na dobę, a strażnicy mieli 8-godzinne zmiany, podczas których mieli pilnować porządku w więzieniu. Mieli absolutną dowolność w interakcji z rzekomymi więźniami. Wyjątkiem był zakaz przemocy fizycznej. Eksperyment ten przerwano już po 6 dniach. Do tej pory spotyka się on z dużą krytyką ze strony badaczy, w tym nawet ze strony samego pomysłodawcy eksperymentu, profesora Zimbardo. Zarzucano mu złamanie wszelkich norm etycznych. Dlaczego? Podczas tych 6 dni organizatorzy przyznali, że zupełnie utracili kontrolę nad badaniem. Wśród uczestników bardzo nasiliły się zachowania patologiczne.
występowały drastyczne akty przemocy psychicznej w stosunku do więźniów. Sam cel eksperymentu nie był zły sam w sobie. Zimbardo mówił, że chciał tylko zbadać, jak to się dzieje, że w niektórych okolicznościach dobrzy ludzie czynią zło. Jasno widzicie. Te oba eksperymenty pokazały, że ludzie nie muszą być agresywni, aby popełniać akty przemocy. Bierne wykonywanie cudzych poleceń nieraz może prowadzić do popełniania bardzo okrutnych czynów. W przypadku Om Shinrikyo psychologowie wyodrębnili dwa najważniejsze czynniki, które wpłynęły na ogromną popularność sekty i jej dalsze przekształcanie się w grupę terrorystyczną. Po pierwsze, tło społeczne i kulturowe w Japonii w latach 80. Nowe nurty religijne były wówczas bardzo popularne wśród Japończyków, a Shoko Asahara wykorzystywał swoją charyzmę do budowania dobrze prosperującego biznesu. Biznesu opartego na adresowaniu owej próżni religijnej, potrzeby uzyskania sensu życia przez nowe pokolenie Japończyków. Nie przesadzam mówiąc, że Asahara był fantastycznym mówcą. Podczas jednego z wywiadów w telewizji w zamyśle organizatorów miał spierać się z obecnym w studio duchownym buddyjskim. Po kilku minutach rozmowy jednak ów buddysta stwierdził, że chciałby do rana rozmawiać z Asaharą, tak jest nim zafascynowany. Wtedy zaś Asahara zaprosił go do wstąpienia do Om Shinrikyo. Pomyślcie zatem, jaki wpływ musiał on mieć na zwykłych ludzi, zwyczajnych, zagubionych w szarej rzeczywistości. Jest bardzo mało prawdopodobne, że bez niestabilnego klimatu psychologicznego, który był odczuwalny w Japonii w latach 80., niewielka grupa religijna, nawet prowadzona przez charyzmatyczną osobę, mogłaby osiągnąć taki sukces i popularność, jak udało się to najwyższej prawdzie. Po drugie i najważniejsze, rola przywódcy. Kluczem do zrozumienia Om Shinrikyo jest wyjaśnienie mentalności przywódcy, Asahary. Psychiatrzy doszli do wniosku, że Asahara jest pacjentem z syndromem pseudologia fantastica, opisanym przez Antona Delbrucka. Wyjaśnijmy krótko ten syndrom. Po raz pierwszy opowiedział o nim w 1891 roku szwajcarski psychiatra Anton Delbruck. Opisał, że typowe dla takiego zespołu są rozległe fantazjowanie, mitomania, opowiadanie kłamstw na każdym kroku. Anton Delbruck potwierdził występowanie tego zespołu nie tylko w osobowościach psychopatycznych, ale także w przypadku różnych chorób mózgu i psychicznych. W późniejszych latach teoria Delbrucka wyewoluowała pod badaniami Emila Krepelina. Zamiast nieco enigmatycznego pseudologia fantastyka, Krepelin użył określenia Lügner und Schwindler, kłamca i oszust. 6 wymienianych przez Krepelina kryterium tego zaburzenia osobowości jest następujących. Po pierwsze, pacjent ma niezwykłą siłę wyobraźni, przedkłada fantazję nad rzeczywistość. Po drugie, wedle wszelkich pozorów pacjent jest utalentowany, erudycyjny, dobrze zorientowany, ma wiedzę z geografii, historii, poezji, ale też techniki i nauk medycznych. Wydaje się, że zawsze na każdy temat ma coś ciekawego do powiedzenia. Ale przy odrobinie wnikliwości i dochodzenia okazuje się, że ta wiedza to tylko mieszanina książek i innych historii usłyszanych przez pacjenta. Sam zaś nie ma takiej wiedzy. Powtarza to, co usłyszał. Po trzecie, pacjent mówi płynnie, dowcipnie ripostuje, uśmiecha się. Po czwarte, pacjent używa trudnych, zapożyczanych słów. Wymawia je z groźną, surową miną eksperta. Po piąte, pacjent jest charyzmatyczny. Łatwo przychodzi mu manipulować innymi. Łapie uwagę publiczności. Przyciąga uwagę na swoją osobę. Po szóste, pacjent jest odurzony swoją osobą. Uwielbia swoją osobowość i jest głuchy na wszelkie nieprzychylne komentarze. Myślę, że dostrzegacie to, co ja. 6 kryteriów podawanych przez Krepelina doskonale widać w przypadku Shoko Asahary. Jego osobowość jest następująca.
Po pierwsze, zadufanie w sobie, górnolotność fantazji. To widać na przykład, gdy porównywał się do Buddy czy Chrystusa. Po drugie, skrajny brak empatii, brak współczucia. To ma miejsce chociażby w prześladowaniach osób odchodzących z sekty, czy ją zwalczających. Po trzecie, fanatyczne, kompulsywne kłamanie. To chociażby wyssane z palca proroctwa Armagedonu, doniesienia o atakach gazowych dokonywanych przez Stany Zjednoczone itd. Po czwarte, nieustanna zmiana retoryki. Najpierw chcemy społeczeństwo zbawić, potem jednak okazuje się, że musimy je zniszczyć. To właśnie odróżnia ten zespół od urojeń. Asahara nie miał błędnego poglądu na rzeczywistość go otaczającą. On po prostu patologicznie kłamał, aby dostosować swoją retorykę do bieżących potrzeb, aby pokazać się w dobrym świetle, jednocześnie oczerniając całą resztę świata. Myślę, że wniosek z tego jest jeden. Potrzeba splotu naprawdę wielu różnych czynników, aby akty terroryzmu religijnego były możliwe. Ale jeśli już do nich dojdzie, to przy możliwościach i zagrożeniach współczesnego świata ich konsekwencje są nieprzewidywalne. I niestety, konsekwencje tych wszystkich okoliczności właśnie nadciągały. Bezpośrednio po atakach gazowych w metrze 20 marca 1995 roku, gdy podejrzenia padły na Om Shinrikyo, większość ludzi spoza Japonii po raz pierwszy dowiedziała się o tej raczej nieznanej na świecie japońskiej sekcie religijnej. Dla większości te zbrodnicze działania z 20 marca były kompletnie niezrozumiałe. Przecież to była grupa religijna i to jeszcze rejestrowana i nadzorowana przez państwo. Ale czy to był jednorazowy incydent? Bliższy przegląd historii Om Shinrikyo pokazuje, że charakter tej grupy miał wspólny wątek przestępczości niemal od daty jej zarejestrowania. Patrząc na liczne incydenty, morderstwa, porwania i włamania, władze japońskie nie powinny były być zaskoczone ani atakiem na metro, ani jego sprawcami. Zanim bowiem najwyższa prawda poważyła się zaatakować z pełną siłą, miały miejsce liczne mniejsze incydenty. Oto przed wami krótki spis konsekwencji bezczynności japońskiego rządu. Wielu japońskich ekspertów twierdzi, że wieloletnia niekompetencja i niezdolność, czy też niechęć do przyjrzenia się Om Shinrikyo doprowadziła do złudzenia niezwyciężoności wewnątrz tej sekty. Ten nieformalny immunitet tylko ośmielał Shoko Asahare do coraz większej eskalacji. Już od 1989 roku bliscy, rodzice i członkowie rodzin rekrutów Om Shinrikyo donosili funkcjonariuszom organów ścigania, że sekta porywa i fizycznie atakuje rekrutów oraz prześladuje członków ich rodzin. W listopadzie 1989 roku wspominany już Tsutsumi Sakamoto, prawnik reprezentujący grupy anty-OM oraz jego żona i roczny syn zostają porwani i zamordowani. Czerwiec 1993 roku to doniesienia o szkodliwych oparach unoszących się z budynku powiązanego z sektą. We wrześniu 1993 roku przyłapano dwóch członków Om Shinrikyo na przewożeniu niebezpiecznych chemikaliów z Australii. W lipcu 1994 roku rozpoczęto produkcję AK-74. Ponownie doniesienia o bardzo nieprzyjemnym zapachu wydobywającym się z siedziby sekty w prefekturze Yamanashi. Te wszystkie incydenty zostały oczywiście zignorowane, władze nie chciały mieszać się w działalność religijną grupy. W połowie 1994 roku, niemal na rok przed atakiem w Tokio, najwyższa prawda przeprowadziła coś w rodzaju próby generalnej. Późnym wieczorem 27 czerwca 1994 roku w Matsumoto, małym mieście 150 km na zachód od Tokio, substancja zidentyfikowana później jako sarin przesiąkła przez otwarte okna mieszkań i domów w samym sercu miasta. Zginęło 7 osób, a ponad 500 zostało rannych. Wielu zapadło w śpiączkę. Podejrzenia padły początkowo na miejscowego sprzedawcę chemikaliów. Uważano, że najpewniej przypadkowo uwolnił on gaz podczas mieszania domowej roboty środka chwastobójczego do swojego ogrodu.
Okazało się to jednak fizycznie niemożliwe, gdyż żaden ze znalezionych w jego domu związków nie mógł wywołać tak toksycznych skutków zdarzenia. Tymczasem świadkowie zaczęli donosić, że widzieli osoby w pojeździe dostawczym wypuszczające jakiś rodzaj gazu. Dlaczego Matsumoto było celem ataku sekty? Atak był powiązany ze sprawą sądową, która toczyła się wówczas w Matsumoto. Om Shinrikyo broniło się przed zarzutami o oszustwa związane z nieruchomościami. Sprawa wyglądała kiepsko dla najwyższej prawdy. 10 maja zakończył się proces, a wyrok miał zostać ogłoszony 19 lipca. Om postanowiło obrać za cel 3 sędziów rozpatrujących tę sprawę, aby uniemożliwić im wydanie ostatecznego wyroku. Sprawcy udali się na parking obok hotelu sędziów i rozpylili sarin z urządzenia, które znajdowało się wewnątrz samochodu dostawczego. Za pomocą elektrycznego grzejnika podgrzano sarin do stanu gazowego, a następnie rozproszono go przez elektrycznie napędzany wentylator. Gazowanie trwało 10 minut, uwalniając gaz, który był przenoszony przez wiatr do celu. Sarin został uwolniony w odległości 10 metrów od okien hotelu, w którym przebywali 3 sędziowie. Wszyscy oni ucierpieli w wyniku ataku. Musieli być wiele tygodni hospitalizowani, a wyrok został opóźniony, zgodnie z planem sekty. Choć wówczas nie było jasne, kto jest sprawcą ataku w Matsumoto, wielu ekspertów podejrzewało, że musiał to być zamach terrorystyczny. Coś nie do pomyślenia w Japonii. Kyle Olson w styczniu 1995 roku przedstawił swoją analizę i stwierdził, że była to jedynie próba i że następny atak sarinem będzie miał miejsce najpewniej w tokijskim metrze. Gdyby tylko wówczas go posłuchano. Niestety nikt nie chciał nawet przez chwilę myśleć, że Japonia mogła się doczekać swojego wewnętrznego wroga. Om Shinrikyo wykorzystało Matsumoto jako próbę. Wcześniej nie próbowali używać sarinu na tak dużą skalę. Matsumoto pokazało, że są w stanie skutecznie uderzać gazem. Jednak wkrótce stało się też jasne, że nie będą mogli użyć tego samego samochodu dostawczego, by rozpylać gaz. Dlaczego? 9 lipca, 2 tygodnie po Matsumoto, sąsiedzi wezwali policję, skarżąc się na dziwny i silny zapach, który dobiegał z siedziby Om Shinrikyo. Policja została wezwana na miejsce zdarzenia, ale odmówiono jej wstępu do kompleksu. Choć policja nie zamierzała kontynuować tej sprawy, Shoko Asahara obawiał się, że ktoś wkrótce odkryje ów pojazd dostawczy i dlatego nakazał go zniszczyć. Kiedy więc nadszedł czas, by uderzyć ponownie, brakowało jedynego przetestowanego systemu przenoszenia sarinu. Oto zbliżamy się do ponurego finału tej historii. W marcu 1995 roku policja zaczęła łączyć kropki. Wielokrotne skargi sąsiadów na dziwne zapachy z siedzib Om Shinrikyo, ostatni atak gazowy w Matsumoto, ewidentny motyw ataku na sędziów. Nie trudno było nabrać podejrzeń. Policja uzyskała zatem prawny pretekst do nalotu na siedzibę sekty. 2 członków Om Shinrikyo w siłach samoobrony Japonii przekazało potajemnie Asaharze informację, że 22 marca, czyli w środę, nadchodził nalot. Asaharze zostało zatem 5 dni. On i jego najbliższy krąg wtajemniczonych członków sekty w pośpiechu zaczęli w weekend opracowywać plan ataku sarinem w metrze. Krok po kroku dopracowywano szczegóły operacyjne. W sobotę, 18 marca o godzinie 15, wybrana grupa wtajemniczonych członków sekty zebrała się, aby dokonać wyboru linii metra, które miały stać się celem ataku. Chciano, by uzbrojeni w sarin członkowie sekty znaleźli się w pociągach krótko po godzinie 8 rano w poniedziałek. Wybrano ten czas, ponieważ pociągi były wówczas najbardziej wypełnione ludźmi. W nocy z soboty na niedzielę, 18 na 19 marca, wyprodukowano 8 litrów sarinu. Mimo, że starano się to zrobić jak najstaranniej, to produkt zawierał dużą ilość zanieczyszczeń, ponieważ był robiony w pośpiechu, aby zdążyć przed końcem weekendu. Następnie przelano po około pół litra sarinu do 11 plastikowych torebek.
Napastnicy zostali poinstruowani, aby opakować plastikowe worki gazetami z zewnątrz. 19 marca, w niedzielę, grupa szturmowa zebrała się w należącym do sekty mieszkaniu, aby omówić plan działania, a następnie o 22 w niedzielę wyruszono na ostatnią misję rozpoznawczą w metrze. Chciano ustalić częstotliwość przejazdów i odjazdów pociągów, czas, przez jaki drzwi metra pozostają otwarte podczas postoju oraz to, w których wagonach kolejowych napastnicy znajdą się najbliżej wyjścia ze stacji. Napastnicy powrócili o 3 nad ranem w poniedziałek. Używając parasolek, których końcówki zostały naostrzone specjalnie na potrzeby tej misji, ćwiczyli przebijanie toreb wypełnionych wodą. Zanim opuścili teren ośrodka, otrzymali tabletki z antidotum, które mieli zażyć na 2 godziny przed atakiem, a także strzykawkę z szybko działającym innym antidotum na wypadek, gdyby po przebiciu worków nie mogli wydostać się z wagonu metra. Kolejne 3 godziny, między 3 nad ranem a 6 rano w poniedziałek, wykorzystano na chwilę odpoczynku, ale nikt już nie spał. Gdy wybiła 6 rano w poniedziałek, 20 marca, 5 zespołów szturmowych, każdy po 2 osoby, napastnik, kierowca, opuściło mieszkanie i wyruszyło do metra. Cel ataku był perfidny. Tokijskie metro to bardzo zatłoczona linia komunikacyjna japońskiej stolicy. Obecnie Tokio Metro obsługuje 9 linii metra. Codziennie korzysta z niego prawie 7 milionów osób. Przez nadchodzące kilka minut opiszę przebieg tego zdarzenia. Unikać będę epatowania przemocą, jednak osoby wrażliwe proszę o przeskoczenie około 5 minut do przodu. To był zwykły poniedziałkowy poranek w Tokio. Niektórzy jechali do pracy, studenci na uniwersytety, uczniowie do szkół. Stolica Japonii budziła się do życia. Rozpoczynała nowy tydzień pracy. Wśród setek tysięcy osób dojeżdżających w ten poniedziałek rano było 5 członków Om Shinrikyo, niosących w ukryciu paczki wypełnione śmiercionośnym sarinem. Gdy wagony już jechały, między godziną 7.46 a 8.01 napastnicy dźgnęli plastikowe opakowania parasolami i pośpiesznie wysiedli ze swoich pociągów. Na zewnątrz spotkali swoich kierowców. Tymczasem pociągi jechały dalej w kierunku centrum miasta, a z pozostawionych na podłodze przedziurawionych paczek zaczęły sączyć się opary sarinu, a sam płyn zaczął zalewać podłogę. Policja oszacowała później, że w 5 zaatakowanych pociągach uwolniło się łącznie prawie 5 litrów sarinu. Wkrótce pasażerowie zaczęli się niepokoić. Choć niektórzy nie czuli nic, inni opisywali zapachy jak palona guma albo musztarda. Wszyscy dostrzegali jednak, że na podłodze jest coraz więcej czegoś w rodzaju gęstej, lepkiej wody. Po kilku minutach pasażerowie zaczęli kaszleć, upadać, wymiotować i mieć konwulsje. Na wielu stacjach z wagonów zaczęli wręcz wysypywać się nieprzytomni pasażerowie. Wkrótce zaczął brzmieć alarm w całym tokijskim metrze, a wszystkie pociągi się zatrzymały. Do tego momentu jednak sceny pod ulicami Tokio były jak z horroru. Mężczyźni, kobiety i dzieci w panice, niekontrolowanie kaszlący, wymiotujący i zwijający się w kłębek. Na jednym z peronów opary były na tyle silne, że były wyczuwalne piętro wyżej, przy kasach biletowych. Pracownicy metra i inni pracownicy służb medycznych, którzy jako pierwsi przybyli na miejsce zdarzenia, szybko sami stawali się ofiarami. Nikt nie zdawał sobie sprawy, z jak zabójczym, niewidzialnym przeciwnikiem trzeba się mierzyć. Jedna z relacji z pierwszej ręki pochodziła od jednego z 2 Amerykanów rannych w tym zdarzeniu. Opowiadał, że przesiadł się na stacji Kasumigaseki i wtedy poczuł osobliwy, ale delikatny zapach. Czekał na pociąg metra przez około 20 minut, nie zdając sobie sprawy z tego, co się dzieje wokół. Słabo mówił bowiem po japońsku. Słyszał jednak, że pasażerowie są zdenerwowani. Chwilę później jednak sam zaczął odczuwać trudności z oddychaniem. Następnie ból głowy, ból w klatce piersiowej i gardle. Zaczął panikować, ale im mocniej próbował oddychać, tym bardziej bolała go klatka piersiowa. Do czasu, gdy zabrano go ze szpitala, stracił już koordynację ruchową i kontrolę nad funkcjami swojego ciała. W
Wkrótce stracił przytomność i musiał być reanimowany. Na szczęście przeżył i w końcu po wielu tygodniach wrócił do zdrowia. Ten poniedziałkowy poranek w niczym nie przypominał zwyczajnych. Już nie tylko pod ziemią, ale i na ulicach miało miejsce prawdziwe pandemonium. Plątanina spanikowanych mieszkańców, ratowników i reporterów. To wszystko sparaliżowało centrum Tokio na wiele godzin po ataku. Zamknięto 3 główne linie systemu metra oraz 26 stacji. Władze odpowiedzialne za zdrowie, bezpieczeństwo i transport podjęły natychmiastowe działania, aby jak najszybciej przywrócić bezpieczeństwo i zapobiec ogólnomiejskiej panice. Oddziały chemiczne otrzymały rozkaz pomocy w odkażaniu dotkniętych katastrofą pociągów. Jednostki pracowały na 5 stacjach metra, kontynuując swoje działania aż do północy. W maskach przeciwgazowych i ubraniach ochronnych przepłukiwano wszystkie powierzchnie 5% roztworem wodorotlenku sodu. Późnego wieczora tego poniedziałku władze przywróciły większość systemu metra do normalnego funkcjonowania. Zapewniano, że system jest czysty i bezpieczny, ale liczba pasażerów w nadchodzących dniach była już dużo mniejsza niż zwykle. Na wszelki wypadek, aby nie dopuścić do kolejnych incydentów czy wybuchów paniki, tokijskie metro poprosiło pasażerów o niepozostawianie paczek w pociągach i stacjach oraz usunięto wszystkie pojemniki na śmieci w systemie metra. Ten fragment historii jest obecny w Japonii do dziś. Po tym, co zrobiło Om Shinrikyo, dalej nie ma w metrze ani w pobliżu koszy na śmieci. Zespoły, które przeprowadziły atak, powróciły do kryjówki sekty. Każdy tam otrzymał zastrzyk z atropiny. Kiedy poinformowali Asahare o swojej udanej operacji, ten powiedział: jak to wspaniale, że dusze tych wszystkich ludzi zostały zabrane przez Shivę. Bilans 20 marca 1995 roku jest dołujący. Zginęło 13 osób, poważnie rannych zostało 50, a lekko i średnio ponad 1000. Ale tu dochodzimy do istoty ataków terrorystycznych i dlaczego te cyfry, choć ogromne, bledną przy innym aspekcie tego zdarzenia. Przed tym wydarzeniem bowiem Japonia cieszyła się opinią jednego z najbezpieczniejszych i najmniej brutalnych krajów na świecie, z czego jej obywatele słusznie byli dumni. Zamach Om Shinrikyo wstrząsnął całym narodem bardziej niż niejedno trzęsienie ziemi nawiedzające ten daleki region. Od tej pory, i niestety do dzisiaj, Japończycy nie czują się już tak bezpiecznie, jak to miało miejsce do wiosny 1995 roku. Japonia na zawsze już nosić będzie bliznę tego zamachu. Dopiero po tym, jak stanęło serce Japonii, 22 marca, czyli w środę, 2 dni po zamachu, organy ścigania podjęły działania przeciwko Om Shinrikyo. 2500 policjantów i żołnierzy w pełnym wyposażeniu ochronnym przeprowadziło naloty na siedziby sekty. Aresztowano setki członków kultu, ale Asahara i jego najbliższy krąg współpracowników zdążyło już się ukryć. Jak pamiętacie, zostali zresztą ostrzeżeni przed tym nalotem wcześniej. W nagranej audycji radiowej guru oświadczył, że jest niewinny jakiegokolwiek ataku w metrze i wzywał swoich wyznawców do odwagi i wytrwania w wierze, do kontynuowania ścieżki ku zbawieniu. Pomimo, że wreszcie władze Japonii zareagowały, przestępcza działalność Om Shinrikyo nie zakończyła się. Niestety, ale atak na tokijskie metro był pierwszą z kostek domina, które zostało już puszczone w ruch. 15 kwietnia 1995 roku cała Japonia została postawiona w stan gotowości. Przyczyną były pogłoski, że Shoko Asahara przepowiedział, że właśnie tego dnia wydarzy się Armagedon. Ponad 20 tysięcy dodatkowych policjantów zostało rozmieszczonych w pełnym rynsztunku, kamizelkach kuloodpornych i maskach gazowych w całym Tokio. Zamknięto miejsca publiczne, wielu osób w ogóle nie poszło do pracy. Tego dnia jednak na szczęście nic się nie wydarzyło. Niestety, 5 maja 1995 roku najwyższa prawda uderzyła ponownie, atakując stację Shinjuku, jedną z najbardziej ruchliwych w Tokio. W tym przypadku użyto cyjanku sodu, umieszczonego w publicznej toalecie. Papierowe opakowanie zostało podpalone i wtedy w ostatniej chwili zauważone przez przechodnia.
Gdyby tego pakunku nie ugaszono na czas, doszłoby do reakcji chemicznej, w wyniku której powstałby śmiertelnie niebezpieczny cyjanowodór. Eksperci oszacowali, że ilość potencjalnie uwolnionego wówczas gazu wystarczyłaby do zabicia 20 tysięcy osób. Przez całe nadchodzące lato 1995 roku japońska policja polowała na najbliższy krąg wspólników Asahary. Ostatecznie aresztowano ponad 200 kluczowych członków. W końcu sukces. Sam Asahara został w końcu zlokalizowany. 16 maja 1995 roku znaleziono go. Ukrywał się w maleńkiej kryjówce w budynku Satyan 6, szósta prawda. Kryjówka Asahary mierzyła 1 m na 3. Kiedy go odnaleziono, nakazał policji, aby go pod żadnym pozorem nie dotykano, ponieważ dotykanie religijnego guru jest obrazą i brakiem szacunku. Tego dnia, gdy Shoko Asahara został aresztowany, Om Shinrikyo uderzyło ponownie. Bomba listowa wysłana do gubernatora metropolii tokijskiej eksplodowała w rękach jego sekretarza, poważnie go raniąc. Do połowy 2000 roku japoński system sądowniczy postawił w stan oskarżenia wiele czołowych postaci kultu. Żaden z zarzutów postawionych tym osobom nie dotyczył programu biologicznego czy chemicznego sekty. Sądzono ich za przestępstwa konwencjonalne, za porwania i morderstwa oraz za poszczególne czyny związane z atakiem na metro. 7 członków sekty otrzymało wyroki śmierci, a kilku innych długie kary więzienia. Utrzymujące się obawy, że sekta może wznowić swoją szkodliwą działalność, były odpowiedzialne za nowe prawo z 1999 roku. Prawo to, powszechnie uznawane za napisane z myślą o Om Shinrikyo, dawało policji szerokie uprawnienia do badania i przeszukiwania bez nakazu każdej organizacji, która, cytuję, popełniła masowe przestępstwo w ciągu ostatnich 10 lat. Nadchodzi moment, gdy japoński wymiar sprawiedliwości policzy się wreszcie z Shoko Asaharą. Asahara stanął przed 27 zarzutami morderstwa w 13 dzielnych aktach oskarżenia. Prokuratura argumentowała, że Asahara wydał rozkaz ataku na tokijskie metro, aby obalić japoński rząd i zainstalować się na stanowisku cesarza Japonii. Proces został nazwany przez japońskie media procesem stulecia. Postępowania przed sądem zaczęły się 24 kwietnia 1996 roku, a zakończyły 8 lat później, w lutym 2004 roku. Procesy te ciągnęły się przez tyle lat z powodu Shoko Asahary i jego zmiennej linii obrony. W pierwszej połowie procesu Asahara zrzucał wszystkie zbrodnie na swoich zwolenników i upierał się na swojej niewinności. Twierdził, że on, jak i dziesiątki tysięcy członków Najwyższej Prawdy, nie mieli żadnego motywu, aby atakować kogokolwiek. Że jego grupa zajmowała się jedynie pomaganiem zagubionym Japończykom w znalezieniu sensu życia i samodoskonaleniu. W drugiej połowie procesów nastąpiła jednak zasadnicza zmiana. Shoko Asahara nie tylko odmawiał odpowiedzi na przesłuchania sędziów i prokuratorów, ale przestał porozumiewać się ze swoimi obrońcami. Cały czas milczał, nie odpowiadał na żadne pytania, nie rozmawiał wówczas nawet ze swoją rodziną, nie udzielał wywiadów. Najbardziej znamienne było to w ostatnich chwilach procesu sądowego w 2003 roku. Asahara wydawał się wówczas być całkowicie obojętny na mowę prokuratora. Często wydawał z siebie ziewnięcia albo robił głupie miny. Przesłuchania żałobników po osobach zabitych w wyniku ataku seryjnym w metrze w ogóle nie poruszyły Asahary. Rok później, 27 lutego 2004 roku, odbyła się ostatnia rozprawa. Shoko Asahara został skazany na śmierć przez powieszenie. Nawet wtedy nie zareagował. Nawet wtedy nie padły z jego strony żadne słowa przeprosin czy skruchy. Niektórzy badacze i psychiatrzy twierdzą, że nienormalna postawa Asahary podczas procesów, a zwłaszcza podczas drugiej ich połowy, kiedy to jasne było, że jeśli nie zacznie się bronić, to straci życie, ma sugerować, że był on dotknięty nie tylko zespołem pseudologia fantastyka, ale także ciężką psychozą więzienną.
obrońcy Asahary twierdzili, że nie mogli się z nim porozumieć. Jako zaś, że nie byli w stanie bronić swojego klienta, wnosili o zawieszenie procesu. Ten wniosek został jednak oddalony. Do dziś niektórzy psychiatrzy twierdzą, że stan psychiczny Asahary był tak anormalny, że był niezdolny do przyznania się do winy. Że jego odpowiedzialność karna była wątpliwa. Że powinien był raczej zostać skierowany na przymusowe leczenie psychiatryczne. Tak się jednak nie stało. 4 lata temu, 6 lipca 2018 roku, Shoko Asahara został stracony przez powieszenie w areszcie śledczym w Tokio. Miało to miejsce 23 lata po ataku gazem w tokijskim metrze. Tego dnia stracono również 6 innych członków kultu. Krewni ofiar powiedzieli, że zgadzają się z karą. Ostatnimi słowami Asahary, jak donoszą akty sądowe, była prośba o przekazanie jego szczątków 4. córce, tej, która nie sympatyzowała z sektą. Gdy się o tym dowiedziała, powiedziała, że wyrzuci prochy na morzu, aby zwolennicy Shoko Asahary nie mogli uczynić z jego grobu miejsca kultu. Na to zaprotestowała żona Asahary i inni członkowie jego rodziny. Dopiero 2 lata temu, w 2020 roku, sąd orzekł, że istotnie, prochy Asahary powinny zostać przekazane nie 4. córce, jak on chciał, ale 2. Om Shinrikyo przeszło szereg transformacji w wyniku aresztowania i procesu Asahary. Przez krótki czas dwaj synowie Asahary oficjalnie zastąpili go w roli guru. Niektórzy członkowie sekty publicznie przeprosili za zamachy, a w styczniu 2000 roku Om Shinrikyo zmieniło nazwę na Aleph, pierwszą literę alfabetu hebrajskiego. Natychmiast po zmianie nazwy, niektóre japońskie firmy, szkoły i organizacje, które używały słowa Aleph w swoich nazwach, również je zmieniły. Po tym jak zostały wręcz zbombardowane telefonami od klientów i studentów zaniepokojonych ewentualnymi powiązaniami z tym kultem. Aleph ogłosiło zmianę doktryny na pokojową. Usunięto teksty związane z kontrowersyjnymi doktrynami buddyzmu, Vajrayany i Biblią. Grupa przeprosiła ofiary ataku Sarinę i utworzyła specjalny fundusz odszkodowawczy. Przestały ukazywać się prowokacyjne publikacje i zaprzestano agresywnych działań werbunkowych. Aleph działa do dziś. Ich strona internetowa jest dostępna publicznie. Można na niej przeczytać, że, cytuję, ostatecznym celem tej strony jest uczynienie nas zrozumianymi i zaakceptowanymi przez społeczeństwo. W tym celu reformujemy naszą organizację i ujawniamy, poprzez wiele kanałów, i w tym tę stronę, wewnętrzne informacje o Aleph na tyle, na ile jest to możliwe. Choć nowe prawo już od dawna obowiązuje w Japonii, Aleph nie przestrzega obowiązku raportowania w ramach nadzoru. Aleph posiada obecnie aktywa o wartości około 10 milionów dolarów. Na dzień dzisiejszy liczba członków tej organizacji wynosi około 1300. Myślę sobie, że wiele łatwiej byłoby nam, gdybyśmy mogli potraktować Om Shinrikyo jako przypadek specyficznie japoński, egzotyczny, taki, który nie może zdarzyć się nigdzie poza tym nietypowym krajem. Rzeczywiście, w Japonii istniały warunki, które pozwoliły na ukształtowanie się Om Shinrikyo. Surowe szkoły i miejsca pracy, wyobcowana młodzież. To wszystko bez wątpienia pomogło Shoko Asaharze dojść na szczyt. Ale myślenie, że to, co wydarzyło się w Japonii, nie może się wydarzyć nigdzie indziej, to niebezpieczny błąd. Nieskuteczna i nieudolna policja, fanatyczne sekty, pozbawiona perspektyw, zmęczona i zniechęcona klasa średnia. To nie są rzeczy zarezerwowane wyłącznie dla kraju kwitnącej wiśni. Wejście najwyższej prawdy w posiadanie broni konwencjonalnej było wystarczająco niepokojące. Jeszcze bardziej eksperymenty z elektrodami, narkotykami i kontrola umysłów wyznawców. Ale to, w czym Shoko Asahara i Om Shinrikyo byli pionierami, to pogoń za bronią masowego rażenia. To antydziedzictwo najwyższej prawdy. Bycie pierwszą cywilną grupą, która samodzielnie wyprodukowała broń chemiczną na dużą skalę. Nigdy wcześniej cywile nie uzyskali dostępu do tak śmiercionośnego arsenału. Historia Om Shinrikyo jest za nami,
ale pierwsza kostka domina już padła. Dziś zaś, 27 lat później, żyjemy w kompletnie innej rzeczywistości, dużo bardziej podatnej na wpływy ludzi pokroju Asahary. Internet z jednej strony upowszechnił wiedzę jak nigdy dotąd, a z drugiej nie różnicuje na dobro i zło. Jest czymś w rodzaju ogromnej, aktualizowanej na bieżąco biblioteki, a jednocześnie wielkim forum, gdzie każdy może wygłosić swoje poglądy i znaleźć bratnią duszę. To oznacza, że żyjemy dziś w nowej epoce. Epoce, gdzie nawet najbardziej fanatyczni i niestabilni spośród nas mogą tworzyć albo kupować najpotężniejszą broń dostępną ludzkości. Gdzie nawet najbardziej niebezpieczni z nas mogą ubrać maskę niewinności i manipulować, werbować i mataczyć. Ale internet to narzędzie, podobnie jak radio i telewizja. To od nas zależy, co z nim robimy. Podobnie jak historia. To od nas zależy, czy o niej dziś pamiętamy. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli czujecie, że chcecie mnie wesprzeć i zostać częścią podcastu historycznego, to będę wdzięczny nawet za najdrobniejsze wsparcie. Link znajdziecie w opisie odcinka. Z tego miejsca dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Jesteście częścią tego, co tworzę. Jestem za to bardzo, bardzo wdzięczny. Będę wdzięczny za subskrypcję kanału na YouTube, nawet jeśli słuchacie na Spotify czy innych aplikacjach. Jeśli macie chwilę, zostawcie recenzję na Apple Podcasts czy komentarz na YouTubie. Najważniejsze jednak, jeśli dobrze Wam się słuchało, podzielcie się tym podcastem ze swoimi znajomymi. Zapraszam na moje kanały społecznościowe, na Instagrama i Twittera. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, podcast historyczny to mój jednoosobowy projekt. A więc jeśli jesteście ciekawi, co u mnie słychać między odcinkami, zapraszam serdecznie. Do usłyszenia, dobrego dnia. Cześć!